Dzień dobry, Finkrafterci! Słuchajcie, tu w pierwszym rzędzie siedzi moja narzeczona Marlena. I tego nie widzicie, a ona robi tak. Jezus Maria! 5 lat pracuję nad stylem tego gościa. To jest przypadek nie do odratowania. Ona jeszcze nie wie, że to dopiero początek. Słuchajcie, kochani, ja mam tylko nadzieję, że to wejście zestarzeje się troszeczkę lepiej niż premiera Windows 95. Jeżeli ktoś z was widział tych tańczących panów w koszulkach polo wsadzonych w spodnie, to może też zauważył pierwszy taki komentarz na YouTubie pod tym, że dokładnie tak wyobrażałam sobie, jak tańczą faceci tworzący systemy operacyjne. No, słuchajcie, ale powiedzmy sobie uczciwie, kto, tak jak ja, chociaż raz, nie pstrykał palcami, albo nie nucił, albo nie bujał się do tej muzyczki. Kto z was się bujał do muzyczki? Kto pstrykał? Kto? Ręce do góry! Dziękuję bardzo. A wy, którzy nie podnieśliście rąk, macie kłamczuszki problem z przyznawaniem się, że się świetnie bawicie. Moi drodzy, zostawmy już tą muzykę z tyłu. A ja wam po prostu powiem, że się mega, mega cieszymy was tutaj wszystkich widząc. I bardzo wam dziękujemy, że jesteście z nami, bo dzisiaj razem świętujemy zamknięcie sezonu Wiosna 2023 w społeczności Finkrafters! Poznaję, słuchajcie, twarze z całej Polski. A czy ktoś przyjechał dzisiaj z zagranicy? Kto leciał samolotem, ręka w górę? O, mamy kogoś z zagranicy. Kto jechał pociągiem? Spróbujemy szerzej. Będzie skarga z PKP na was? Nic tam nie nabroiliście w warsie? Zobaczymy. Zmotoryzowani, ręce do góry. Kto? No, cieszymy się, że przyjechaliście. Mam nadzieję, że zaplanowaliście zostawić samochód do jutra. Kto o kulach? Wojtek Biały, gdzie jesteś? Jest i Wojtek! Kajakiem? Kajakiem to już przegiełem. Ale słuchajcie, ja do was po prostu lewitowałem. Bo dzisiaj od samego rana tak 30 centymetrów nad ziemią się unoszę. Z dwóch powodów. Jeden, no mega się cieszę, że was zobaczę. A druga rzecz, to po 28 latach wreszcie wyjdzie na moje. I tu, żebyście wiedzieli, o co chodzi, to muszę wam powiedzieć kompromitującą historię z mojego dzieciństwa. No ale znamy się jak łyse konie. I jak już to usłyszycie, to nie odsłyszycie. Dobra. Słuchajcie, 28 lat temu, kiedy byłem w drugiej klasie podstawówki, no wiadomo, 100% kujona w kujonie, i podchodzę do mojej wychowawczyni i mówię, a szkoda, że idą te wakacje, szkoła mogłaby się nie kończyć. No ale... Ale pech chciał, słuchajcie, że moja wychowawczyni podzieliła się tą informacją z panią dyrektor szkoły, która to pani dyrektor odkryła sztukę trollowania jeszcze długo przed tym, jak w ogóle to zaistniało w internecie. No i wyobraźcie sobie ten apel na sali gimnastycznej i pani dyrektor: drodzy uczniowie, Maciuś Pielo chciałby wam coś powiedzieć. Maciek, chodź tutaj. Możecie sobie wyobrazić, jak wyglądała reszta mojej podstawówki, słuchajcie. Ale jesteśmy tutaj dzisiaj, 28 lat później, i wychodzi na moje, bo szkoła się nie kończy, Finkraftersi dopiero się rozkręcają, a my tutaj świętujemy zakończenie sezonu Wiosna 2023 i robimy to na własnych zasadach. A słuchajcie, przed nami agenda niespodzianka. Damy wam na pewno znać. A przed nami co? Przed nami mnóstwo inspirowania się do działania, świętowania waszych sukcesów, do tego poznawania swoich finansowych sąsiadów, mała szczypta zabaw i nutka nostalgii. I właśnie od tej nutki nostalgii zaczniemy pewną historią. Ale do tej historii potrzebuję, słuchajcie, kogoś, kto doda jej trochę szyku, gracji, magii i powagi liczb. No i wiadomo, przypilnuje mnie, żebym się nie rozgadał i nie skomplikował tego. Zaproście ze mną gromkimi brawami na scenę Kasię Iwódź! Cześć, Finkraftersi.
Słuchajcie, ja nie wiem, jak to będzie z tym nierozgadywaniem się Maćka, bo podczas zajęć to ja mogłam go tam dyskretnie kopać pod stołem, natomiast tutaj nie ma tego stołu. Może być mniej dyskretnie. Jeśli myślisz, że mnie przestraszysz tymi szpilkami, to się mylisz, bo ja tej historii sobie nie odpuszczę. Czuję, że Maciek zejdzie ze sceny ze szpilką w udzie. Kochani, cofamy się w czasie. Niby niewiele, bo raptem 9 miesięcy. Wiadomo, co można zrobić przez 9 miesięcy. Natomiast dla nas, słuchajcie, jakby minęła wieczność. Myśmy czuli w teamie FBO, że jest taki problem, którego nie rozwiązuje po prostu konkretne podawanie wiedzy filmami czy artykułami na blogu. W tysiącach odpowiedzi na ankietę, którą, dziękuję wam bardzo, wypełniliście, otrzymaliśmy takie odpowiedzi, że jest brak czasu, brak systematyczności, że jest strach przed jakimś pierwszym ruchem, na przykład w inwestycjach, czy jakimś ruchem we własnej karierze. I czuliśmy, że my chcemy zbudować taką drabinę, ale taką z bardzo wygodnymi szczeblami. Taką nie przeznaczoną do jakichś wytrawnych wspinaczy, tylko taką dla po prostu ludzi. Toczyliśmy bardzo ostre dyskusje w naszym zespole, jak niektórzy połączyć, komplikowali po drodze. Tak jest. Jak połączyć to budowanie społeczności z podawaniem tej wiedzy, ale też wiedzieliśmy, że nie chcemy zrobić po prostu kolejnego kursu lub kolejnego Facebooka. I słuchajcie, naprawdę mocno się kłóciliśmy. Podczas warsztatów to musieliśmy wychodzić na zewnątrz, studzić nasze głowy, tak żeby emocje gdzieś opadły. Kłóciliśmy się na przykład o to, czy wyróżnić przestrzeń tylko dla kobiet. I mieliśmy naprawdę bardzo dużo problemów i mnożyły nam się różne znaki zapytania. Ale słuchajcie, w którymś momencie nastąpił po prostu przełom. Powstały patyczaki, które dobrze pewnie znacie i za chwilę zobaczycie. Te patyczaki, które były, no... No dobra, umówmy się. To nie był przełom w patyczakach, tylko to był przełom w idei za patyczakami, bo jeżeli ktoś będzie nas oglądał za, nie wiem, rok czy dwa i pomyśli, że przełomem były bazgroły Marcina, no to biada nam w ogóle marketingowo. Natomiast fakt faktem, od kiedy ta koncepcja łączenia kursów z tą platformą społecznościową siadła, od tego momentu prace już poszły naprawdę jak po maśle i przez kilka tygodni, między innymi walczenia bardzo mocno z platformą techniczną, żebyście mieli szybką i responsywną platformę, udało nam się dopiąć wreszcie przygotowania i nie wiemy kiedy, jak z bicia strzelił, witaliśmy ponad 2700 osób na platformie. Pamiętacie jeszcze ten start? Cześć, ale super, że jesteś z nami. Twoja obecność tutaj to spełnienie naszego wielkiego marzenia o zbudowaniu wspierającej się społeczności. Gratulujemy Ci świetnej decyzji o dołączeniu do FinCrafters i mamy nadzieję, że już wkrótce zobaczysz pierwsze pozytywne rezultaty w swoich finansach. Ale najpierw chcielibyśmy się z Tobą bardzo serdecznie przywitać i przybić wirtualną piątkę. 3, 4. Cześć! Kochani. Kochani, czuliśmy ogromną radość, witając was na platformie. Byliśmy niesamowicie wzruszeni, ale prawda taka też, że mieliśmy tremę jak jasna cholera. I powiem wam, co nam pomogło. Te zdjęcia, które wrzucaliście na platformę, my sobie je wydrukowaliśmy i przykleiliśmy normalnie taśmą klejącą do kamery. I od tej pory wiedzieliśmy, że mówimy do fajnych, normalnych ludzi i to było to. No a potem pojawiła się idea, aby was osobiście poznać. No oczywiście mieliśmy zaplanowane to spotkanie i to wam obiecaliśmy, to czerwcowe, no ale do czerwca było trochę daleko. Więc Marcin rzucił ideę taką, że może by na przykład jednak spotkać się z FinCraftersami wcześniej i połączyć to z jakimiś naszymi weekendowymi wyjazdami. A Kasia jak to Kasia? Słowa od razu w czyny. No to chłopaki, za kilka dni macie bilet. Kupiłam wam do Krakowa. I słuchajcie, klasyka gatunku. Kanapki z jajkiem. Do tego podeszła do konduktora. Proszę uważać na tych dwóch gagatków. Kartka z adresem, jakbyśmy się mieli zgubić. No i jedziemy do tego Krakowa. Nie wiemy, czego się spodziewać. Ale to, słuchajcie, co się zadziało na spotkaniu w Krakowie i działo się potem, to już aż ciężko opisywać słowami. Bo myślę, że nie było takiej sali w ogóle w hotelu, z której nie podbieraliśmy mebli, żeby się zmieścić w tej przygotowanej salce. A w przeciągu dosłownie 15 minut od startu eventu no mieliśmy już mieszankę i stand-upu, i waszych inspirujących historii, i gadania do drugiej
w nocy. Tak swoją drogą, Kraków, Małopolska, jesteście tutaj dzisiaj? Cieszy mnie to niezmiernie. Słuchajcie, w Warszawie 3 razy powiększaliśmy salę, by zmieścić wszystkich zainteresowanych. Zapamiętaliśmy z waszych opowieści warszawskich, że lotos wyrasta z bagna. To taka opowieść na ciężkie problemy. Podziwialiśmy różnorodność zawodów, waszych pasji. No i oczywiście zamykaliśmy imprezę grubo w popołudniu w takim klubie, w którym nawet nie wiedziałam, że istnieje w kinotece. Znaczy gdzieś tam. Myślałem, że gdzie indziej, bo nas pociągnie ta historia. Warszawiacy, Mazowszek, to jest stąd. Brawo, jaka liczna grupa. A pamiętacie ze spotkania takie jeszcze powiedzenie, że biedni oszczędzają, bo muszą, bogaci, bo mogą, a oszczędni, bo lubią. Ja coś o tym wiem, mam serce z cebuli. No to jedźmy nad morze. Tak jest. Na spotkaniu w Gdańsku od razu z grubej rury zaczęliśmy terapią finanse w związku. Również wymienialiśmy się patentami na skuteczną zmianę pracy i zostaliśmy zagrzani do tego, by sięgać gwiazd przez naszą finkrafterkę Marzennę. Milia tak nasłuchuje i chciał... O, cześć Marzenna! Sięgamy gwiazd cały czas! Dziękujemy ci bardzo za to! Nasłuchuje, bo chcę usłyszeć, czy jest Pomorze dzisiaj z nami! Wy to tam nabroiliście w tym PKP, coś czuję. Tam jest taka jedna wodzirejka do warsu. To w tym momencie... Dobra, pogadamy na przerwie. Kasiu, ale nie może być inaczej. Opowiedzmy, co tam się działo w tym naszym kolejnym mieście, w którym ty masz specjalną relację. Tak jest, jako rodowita wrocławianka. Moje rodzinne miasto, czyli Wrocław to Wrocław. Fantastyczna atmosfera, dużo rozmów, tym razem również o biznesie, projektowaniu własnej kariery, no i oczywiście integracja do bardzo późnej nocy. No to jest dzisiaj z Dolnego Śląska. Super, że jesteście z nami, a od razu zapytam, pochwalcie się, kto przyjechał z Górnego Śląska do nas. Jest i Górny Śląsk, cieszymy się. Słuchajcie, to też Katowice, to było odlotowe w ogóle spotkanie. Powiedzmy sobie, że tam było widać i moc par, i mega różnorodność naszej społeczności. Bo wyobraźcie sobie, mamy hobbystów hipnotyzerów w naszej społeczności. Ja nie wiem, czy przyjechaliście, może się nie ujawnicie. Nie wiem, jakie jeśli są inkognito, to co będą robić na przerwie, więc uważajcie. Natomiast jeśli chodzi o ostatnie spotkanie, jakim był Poznań, to już był po prostu deser na tej trasie takiej objazdowej. I w Poznaniu, słuchajcie, to co odczuliśmy, Pyrki, to było absolutne przeciwieństwo jakiejkolwiek oszczędności, bo wy byliście tak szczodrzy w swoją energię, w te pozytywne historie swoje, które nas prowadziły od kontenerów przez światłowody po akordeony. I słuchajcie, bardzo wam za to dziękuję. Chcę zapytać, czy dzisiaj z nami jest Wielkopolska? Na razie tak cicho, a potem się coś będzie działo pewnie, nie? Oni też lubią do późnej nocy. No dobrze, kochani, te wszystkie spotkania łączyło jedno. Taka moc bardzo różnorodnej, ale bardzo życzliwej sobie wzajemnie społeczności. My mamy apetyt na jak najwięcej czasu spędzonego z wami i na pewno wyruszymy w trasę w kolejne regiony. W sumie do tej pory przejechaliśmy na te spotkania 3184 km. No i w ogóle od kiedy zaczęły się spotkania z wami w terenie, to naprawdę to nas w ogóle uwolniło. Jak prowadziliśmy zajęcia, to już wiedzieliśmy, że mówimy do dobrych znajomych. To był po prostu punkt przełomowy. No ale oczywiście nie tylko o spotkania chodzi. Nauka była intensywna, prawda? Czy nie? No to dobrze. No to dobrze. Słuchajcie, zacznijmy w takim razie od tego, ile zajęło nam przygotowanie tego wszystkiego. Podliczyliśmy to sobie sumiennie w zespole i na przygotowanie platformy, przygotowanie i prowadzenie zajęć w sumie poświęciliśmy 2845 godzin. Chociaż, kochani, styl i jakość przygotowań był różny, bo Maciek sobie wziął bardzo mocno do serca słowa Winstona Churchilla o tym, że drzemka jest bardzo dobra, jeżeli chodzi o przygotowania. Pamiętacie to dobrze z platformy? Że drzemka jest bardzo dobra, jeżeli chodzi o to, jak się przygotować do lekcji. Dokładnie, Churchilla. Tak jest.
Tak, Churchill mówił, że to bardzo dobrze wpływa na jakość pracy. Nie wiem, Maciek, czy ty tę godzinę też zaliczyłeś do tych 2845, tak? No dobrze. Wam z kolei samo uczestnictwo w zajęciach na jednej ścieżce zajęło 16 cennych wieczorów. Także też wam bardzo dziękujemy. Dziękujemy też za to, że zabraliście nas z tymi zajęciami w tyle przeróżnych miejsc, gdzie myśmy z wami nie byli. Z tych rozmów z wami wiemy, że na pewno za kierownicami samochodów, kiedy jechaliście w delegację, w hotelach, przy usypianiu dzieci, nad garnkami, nad żelazkiem, nad pianą w wannie. Dalej fantazją nie idę. Natomiast słuchajcie, to zajęcia, a jeszcze były te sadystyczne prace domowe. I jeżeli założymy, że na jedną pracę domową przeznaczyliście 4 godziny, no to w sumie w takim wielkim skupieniu przepracowaliście 32 godziny, choćby nad Excelami, które nie każdy kocha tak jak Kasia. I to wszystko przy założeniu, że robiliście tylko jedną ścieżkę. A są wariaci, którzy robią ścieżki dwie. Jesteście tutaj z nami? O kurczę, no to nie pozostaje nic innego powiedzieć, że kochamy oczywiście takich kujonek. Uwielbiamy, jest jasne, rozumie się samo przez siebie. Tak, natomiast naszym założeniem było to, żebyście po przejściu ścieżki mogli powiedzieć osiągnęłam to i to, czyli chodziło nam o jakie konkretne rezultaty. I wiemy, że się pojawiały i mamy nadzieję, że się pojawiały w waszym życiu. Na przykład pierwsze inwestycje, podliczona wartość netto, czyli taki punkt startu, lub uporządkowanie wydatków, czy też jakieś odważniejsze ruchy w karierze. Dokładnie, a zajęcia zajęciami i sukcesy, które niezmiernie nas cieszą, ale to, co robiło drogę po drodze super robotę, to był po prostu grupowy mózg. I widzieliśmy masę serca, energii, czasu, które wkładacie w przygotowanie zarówno postów, jak i komentarzy. Słuchajcie, teraz wasze liczby. Napisaliście 3145 postów. Było 15 tysięcy. Tak jest. Było 15 983 komentarze. I daliście sobie 39 052 lajki. Szczodrze. W postach i w komentarzach pojawiały się zarówno bardzo konkretne porady, jak też bardzo wzruszające naprawdę indywidualne historie. I to było niesamowite, w jakiej po prostu życzliwej atmosferze odbywała się ta wymiana wiedzy pomiędzy wami. Bardzo wam za to dziękujemy i czujemy, że no razem tworzycie po prostu coś absolutnie unikalnego w Polsce. Wiecie, że to wychodzi mniej więcej 1 kilometr przejechany w trasie na jeden post? Tak no, zachęcamy was do pisania jeszcze więcej, kochani. Natomiast nie mamy wątpliwości, że razem tworzymy coś absolutnie wyjątkowego i coś potrzebnego. I to serce, które wkładacie, widać w różnych miejscach. Pamiętacie pożeracza rachunków? I to w ogóle tego typu smaczki codziennie w biurze się przekrzykujemy. Czy widziałeś już? Ej Kasia, a widziałaś, co tam wrzucili? Jest to niesamowite po prostu obserwować i bardzo wam za to dziękujemy. No i też widać, że bardzo chętnie po godzinach tworzycie memy. Tak, memy. I słuchajcie, jakoś tak było, że mieliście taką jedną ulubioną osobę do tych memów. Tak, kochani. A no właśnie, właśnie. Tak to jest. Nie mamy chyba, jeszcze nie, w Pinkraftersach takiej hierarchii, dużo... Ale słuchaj, jak jest dużo memów o kimś, to zazwyczaj ta osoba zostaje prezydentem, tak? Na pewno w tę stronę? Kochani, i tyle tej podróży naszej do przeszłości. Nasz wehikuł czasu powoli ląduje tu i teraz w Polinie, a my musimy go przygotować na kolejną podróż i też zasadzić za sterami osobę, która pokieruje. I żebyście wiedzieli kogo, to chcemy wam podpowiedzieć pewnym rebusem. Bardzo trudno będzie to zagadnąć. Jeżeli weźmiemy Andrzeja i mnie i, a konkretnie nawet, spojrzymy na górne części, na nasze fryzury i to połączymy, to co dostajemy? A gość podobno nie lubi pożyczek. Jak to jest, Kasia, z tymi pożyczkami? Tutaj pożyczka nie pomoże, to tylko wyjazd do Turcji i przeszczep chyba.
Zresztą ten gość ma chyba po prostu ważniejsze rzeczy na głowie. No tak, niż dokładnie. Włosy. Ważniejsze rzeczy na głowie niż włosy. Dokładnie. Słuchajcie, przed wami za chwilę człowiek, który sprawia, że nasze finanse są coraz bardziej osobiste. Facet, którego misją jest uzbrojenie 15 milionów Polaków w wiedzę i narzędzia, żeby mogli dbać o swoje finanse. Ktoś, kto po prostu mówi prosto o rzeczach trudnych, a jego supermocą jest upraszczanie tej finansowej rzeczywistości i podawanie nam takiej wyciśniętej esencji. Powitajcie brawami na scenie Marcina i Wucia! Wow, ale was jest, kochani. Żeby nie było, tak? No i potem Kasia gada, że nic mi w życiu tak nie wyszło jak włosy i tak dalej. No. Ale słuchajcie, mamy niesamowitą atmosferę w tym naszym zespole, cały czas żarty i ogromna radość z tego, co dla was tworzymy. Ale ja bym chciał teraz zrobić się trochę poważniejszy. I Maciek fajnie powiedział o tym, że taką moją wielką pasją jest upraszczanie różnych rzeczy skomplikowanych i wyciskanie z nich takiej esencji do tego, co naprawdę działa, co rzeczywiście się sprawdza. Nie? Ale staramy się to zrobić tak, jak na tym slajdzie, czyli wszystko powinno być tak proste, jak to tylko możliwe, ale nie prostsze. No i kiedy się z Maćkiem kłócimy, ja mu mówię, za skomplikowana ta lekcja, za dużo włożyłeś w tych rzeczy, a on mi zawsze mówi, ale to nie może być prostsze. No i się o tego Einsteina kłócimy. Ale dlaczego ten Einstein? Słuchajcie, on jest też bohaterem pierwszego postu, jaki w ogóle uczyniłem na blogu, mówiąc o tym, że jeżeli coś tak skomplikowanego jak prawo równoważności masy i energii w szczególnej teorii względności można zapisać takim prostym wzorem, no to kurczę, no w finansach nie może być trudniej, prawda? Nie ma szans. No więc, kiedy odkryłem taki wzór, nie? Co to jest? Co to jest Z? A W? A O? No jasne, nie? Wystarczy konsekwentnie zwiększać zarobki, trzymać wydatki pod kontrolą, no nie ścibolić, Maciek, tylko trzymać pod kontrolą, żeby po prostu nie wydawać tego za dużo, a oszczędności po prostu mądrze pomnażać. I nie będę mówił dzisiaj o finansach, macie ich pewnie po dziurki w nosie po całym naszym semestrze, natomiast idą wakacje i to jest taki czas, kiedy nie wiem jak wy, ale kiedy ja wyjeżdżam gdzieś na wakacje, zmieniam zupełnie perspektywę, to moje marzenia, moje myśli zaczynają sobie gdzieś tak odpływać. I wtedy zaczynam sobie myśleć o moim życiu, o różnych rzeczach, co mogę poprawić, co mogę robić lepiej, żeby jeszcze większą satysfakcję z tego życia czerpać. Czytam też wtedy różne lektury. No i akurat w pewne wakacje natknąłem się przy takiej okazji, a jakże, na wzór. Na wzór. Wzór, który wygląda tak. Użmrd. No. Wiecie, co to jest użet? Udane życie. Słuchajcie, to jest wzór na udane życie. I teraz, kurczę, jak coś takiego się słyszy, to od razu przychodzą do głowy jacyś szaleni mówcy motywacyjni. Ale to jest Ray Dalio. To jest miliarder, człowiek, który zarządza największym funduszem hedgingowym na świecie o aktywach ponad 120 miliardów dolarów, którego takie analityczne podejście do inwestowania, do finansów, ale też do życia zawsze robiło na mnie ogromne wrażenie. I on stwierdził, że tak naprawdę wzór na udane życie można zawrzeć w takich trzech prostych literach. Co to są za litery? Pierwsza litera to jest M. M to są marzenia. Marzenia. Nie? Trzeba mieć konkretne marzenia. Zmienić coś na lepsze, pomóc jakimś ludziom, zbudować biznes, osiągnąć finansową wolność. Co jeszcze można zrobić? Dajcie jakiś przykład marzenia. Nie musi być wasze, może być kolegi. No? Odwiedzić Titanica. Co jeszcze? Polecieć w kosmos. Co jeszcze? Jak? Safari i tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie, że wspólną cechą tego, kiedy myślimy o marzeniach, jest to, że to są takie fajne, pozytywne jakieś mini projekty w naszym życiu i wszystkie są takie trochę ambitne, wymagają od nas jakiegoś wysiłku. I nikt nie powiedział,
Moim marzeniem jest leżeć cały dzień na kanapie, nie wiem, upijać się, wcinać jakiś spam, oglądać taśmowo seriale do końca życia, tyć, tracić zdrowie, wydawać pieniądze na bzdury, zadłużać się i mógłbym tak po prostu godzinami. Nie? Te nasze marzenia są jednak bardzo, bardzo pozytywne i mnie zawsze boli, kiedy patrzę się na to, jak ludzie, którzy mają to jedno, jedyne życie, jedną niepowtarzalną szansę, nie? Miliony, miliardy lat ewolucji, 200 tysięcy lat gatunku Homo sapiens. No, a tu na kanapie siedzi taka intelektualna ameba, która cały dzień spędza, nie wiem, trolując kogoś albo scrollując Instagrama i oglądając jakieś tam rolki na TikToku. Szkoda, po prostu szkoda. I moglibyśmy o marzeniach mówić bardzo, bardzo długo, ale jedno jest pewne, że one są takim kompasem, które nadają temu naszemu życiu kierunek, który pomagają nam z entuzjazmem każdego dnia wstawać i działać, ale też dzięki takiemu poczuciu kontroli, ostatnio czytałem takie badanie, obniżają stres i wpływają na długość naszego życia. Więc myślę, że nikt z was, kto jest w naszej społeczności, nie ma wątpliwości, że warto mieć marzenia. Ale marzenia, nawet najwspanialsze, to jest za mało, żeby mieć udane życie. Bardzo ważna jest druga litera, litera R. I ta litera R, to według Raya Dalio jest reality, rzeczywistość. Musisz być otwarty na poznanie rzeczywistości. Musisz wiedzieć, jak ta rzeczywistość, jak świat działa naprawdę, bo to jedyny sposób, żeby sobie z tym poradzić. No dobra, tylko co to właściwie oznacza rozumieć rzeczywistość? To tak rozgrzewkowo zrobimy sobie mały quiz. Podam wam teraz... Podam wam teraz 5 punktów, słuchajcie, takich stwierdzeń. I kto uważa, że dane stwierdzenie jest fałszywe, niech podniesie rękę do góry, a jeśli uważa, że jest prawdziwe, to nie musi robić nic. Uwaga, stwierdzenie pierwsze. Ludzie mają 5 zmysłów. Fałsz to ręka do góry. Okej, okay, jakieś 3% widowni. Dobra, lecimy dalej. Kameleony zmieniają kolor, żeby zlać się z otoczeniem. 4? 5 osób, fałsz, 7. Dobra, lecimy dalej. Słońce ma kolor żółty. Kto uważa, że to fałsz, ręka do góry? O tak, tutaj już tak, to jest co najmniej połowa. Lecimy dalej. Banany rosną na drzewach. Kto uważa, że to fałsz, ręka do góry? Mało tych rąk? Dobra, lecimy dalej. Orzeszki ziemne są orzechami. Mniej więcej połowa mówi, że to fałsz. Napoleon Bonaparte był niski. I ostatnie zdanie. Większość aktywnie zarządzanych funduszy bije w długim terminie indeksy giełdowe. Kto uważa, że to fałsz, to ręka do góry, tak? Słuchajcie, po naszych zajęciach doskonale wiecie, że ostatnie zdanie jest fałszywe. Wszystkie te zdania są fałszywe. Nie będę wam tłumaczył dlaczego. Wygooglacie to sobie, poszukacie później. Ale widzicie, chodzi o to, że nikt z nas nie rodzi się z wiedzą na temat tego, co jest prawdą, co jest fałszem. My tę wiedzę po drodze gdzieś zdobywamy. I cały problem polega na tym, że część tej wiedzy zdobywamy z błędnych albo przestarzałych źródeł. Część od ludzi, którzy z wielkim przekonaniem mówią o czymś, o czym nie mają zielonego pojęcia, a my uznajemy takich ludzi za autorytety. Albo po prostu część tej naszej wiedzy się dezaktualizuje, bo są jakieś nowe odkrycia. I tam palicho, jeśli chodzi o kolor słońca, czy jeśli chodzi o to, czy orzeszki ziemne są orzeszkami. Ale my na podstawie tych informacji, które zdobywamy, wyrabiamy w sobie niezwykle silne przekonania na różne tematy. Przekonania tak silne, że kiedy nowe fakty, które poznajemy, zaczynają temu przeczyć, że kiedy odkrycia, które się pokazują, zaczynają temu przeczyć, to my wolimy naginać te fakty i odkrycia, niż zmienić te nasze przekonania. I to jest bardzo, bardzo groźne, bo nawet wielcy marzyciele, ale z przekonaniami błędnymi niczego nie osiągną. I bardzo lubię to zdanie Raya Dalio. Nie trzymaj się kurczowo własnych poglądów na temat tego, jakie rzeczy powinny być, bo nie dowiesz się, jakie rzeczywiście są. Więc warto te nasze poglądy, nawet osadzone przez wiele lat w naszych głowach, gdzieś podważać i weryfikować. Słuchajcie, to jest niezwykle trudne. To jest bardzo trudne, bo trzeba mieć po pierwsze głowę cały czas otwartą na nową wiedzę. Trzeba mieć głowę otwartą na poglądy innych ludzi, na to, że ludzie patrzą w inny świat
na świat i przez inny sposób niż my patrzymy. Tak? Czyli trzeba być też bardzo, bardzo pokornym, bo to oznacza, że my wielokrotnie się gdzieś po drodze po prostu będziemy mylić. Nawet jak będziemy święcie przekonani, że mamy rację. No i wreszcie trzeba mieć odwagę. Trzeba mieć odwagę, bo żeby przyznać się do błędu, żeby zmienić pogląd, to możemy być pewni, że ludzie dadzą nam to boleśnie odczuć i będą nas po prostu krytykować. I takim ogromnym, dla mnie takim ogromną inspiracją do tego, jak należy podchodzić do radzenia sobie z rzeczywistością, są naukowcy. Słuchajcie, kilka miesięcy temu teleskop Jamesa Webba przesłał na Ziemię zdjęcia 6 galaktyk, które według istniejących obecnie teorii odnośnie tego, jak funkcjonuje, jak powstawał wszechświat, jak powstawały galaktyki, nie miały prawa znaleźć się w tej części wszechświata. I astrofizyk Neil deGrasse Tyson, niesamowity człowiek, który jest dla mnie wielką inspiracją odnośnie tego, jak w prosty sposób mówić o rzeczach trudnych, miał wywiad w CNN-ie. No i został tak zapytany, no to co, panowie naukowcy? No tutaj teleskop pokazał, że wasza teoria była błędna, że się myliliście. I co? Problem, nie? To jest problem. A on na to mówi, problem? Jaki problem? Przecież po to stworzyliśmy ten teleskop, żeby zweryfikował nasze przekonania i poglądy, żeby wysłać go na granicę naszej wiedzy po to, żeby pokazał nam, gdzie się mylimy. W nauce takie coś to nie jest problem. W nauce takie coś to jest ekscytacja, to jest radość, bo jesteśmy o jeden krok bliżej prawdy. I ta druga litera, właśnie to R, to jest to takie ciągłe zatapianie naszych marzeń w rzeczywistości, w tym, co jest prawdziwe, co działa naprawdę. No i wreszcie ostatnia litera, litera D. Co to może być? Działanie. Ray Dalio nazwał to determinacja, ale jesteśmy tak naprawdę na tej samej stronie. Determinacja, która faktycznie sprowadza się do tego, że kiedy mamy osadzone w rzeczywistości marzenia, to musimy teraz krok po kroku, konsekwentnie, każdego dnia, pomimo przeszkód, iść do przodu, robić postępy. A jak są przeszkody, to trzeba znaleźć objazd, a nie rezygnować tak i płakać, że jest przeszkoda, nie można pojechać dalej. Tylko, że to też nie może być taka naiwna determinacja. Ta determinacja też musi być osadzona w rzeczywistości. I przynajmniej 3 rzeczy trzeba tutaj brać pod uwagę. Ograniczenia naszego ciała. Tak? Nie możemy jak młode pelikany łykać takich motywacyjnych skwarów, że musisz pracować tam 24 godziny na dobę, 16, jeszcze tak 3 minuty spać i w ogóle wszystko porzucić. No, przez krótki okres to się uda, ale jeśli myślimy o takim życiu, które kieruje nas na sukces w długim terminie, o życiu, które daje nam satysfakcję, taką, żebyśmy mieli radość tej drogi, którą pokonujemy. No bo po co to wszystko robić bez tej radości? To musimy brać pod uwagę to, że trzeba się wyspać, trzeba się zregenerować, trzeba odpocząć, trzeba zadbać też o naszych bliskich, o rodzinę i o te wszystkie niezwykle istotne sprawy i pamiętać o tym, że no nie da się po prostu na dłuższą metę okłamywać własnego ciała, tak? Bo przepłacimy to zdrowiem. Ale nie możemy też nie brać pod uwagę ograniczeń naszego mózgu i tego, że kora przedczołowa będzie nam mówiła działaj, bądź zmotywowany, a układ limbiczny usiądź, relaksuj się, nie rób nic, bój się. Tak? Więc musimy brać pod uwagę też te 2 systemy, o których pisałem dla was w finansowej fortecy. Więc zapomnijmy o tym, że silna wola, jak będę bardzo chciał, jak uwierzę, to mi się uda. Nie, to musi być wyrobiony nawyk. To musi być wspierający nas system. To musi być zadbanie o wspierające otoczenie, tak jak tutaj, tak? Mamy cudownie wspierających się ludzi, ale też to fizyczne otoczenie, w którym działamy. Trzeba to po prostu robić z głową. No i ostatnia sprawa, to trzeba też pamiętać to, że każdy z nas jest troszkę inaczej zaprogramowany, że faktycznie inaczej podchodzimy do życia, inaczej podchodzimy do pracy, więc trzeba sobie znaleźć zajęcie, które jest spójne z tymi naszymi mocnymi stronami, bo tylko w takim zajęciu będziemy w stanie wytrwać przez długi czas i odnieść ten sukces i mieć to udane życie. A zatem słuchajcie, 3 proste litery. M, R i D. Jeśli chodzi o determinację, to my zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby pomóc wam w tej determinacji, żeby pomóc wam wyrobić sobie jak najlepsze nawyki, żeby wspierać was, kiedy przyjdą trudności, żeby pomóc wam na tej drodze wytrwać. Jeżeli chodzi o rzeczywistość, to słuchajcie, robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby wszystko, co robimy, było oparte na faktach, żeby dawać wam informacje, które są rzetelne, sprawdzone, prawdziwe. A jeśli popełnimy błąd, bo na pewno tego nie unikniemy, to
z pokorą, ale też z wielkim entuzjazmem, że jesteśmy o jeden krok bliżej prawdy, będziemy się do tego błędu przyznawać i szukać nowych sposobów, które działają i będą wam pomagać. Ale to, co się kryje pod literą M, to musicie już odkryć sami. I pomyślałem sobie, że na tych wakacjach dostaniecie ode mnie jeszcze takie najciekawsze, najbardziej pasjonujące, najbardziej ekscytujące zadanie domowe, jakie w ogóle może się zdarzyć. Chciałbym, że jak sobie gdzieś polecicie na te wyspy marzeń, będziecie leżeć czy to pod palmami, czy chodzić w jakichś dżunglach, czołgać się po wydmach, albo grać sobie w jakąś grę i wasza podświadomość zrelaksowana będzie podsuwała wam różne pomysły, miejcie gdzieś z boku jakiś notes i spisujcie sobie te rzeczy, które moglibyście nazwać swoimi marzeniami. Mam taką wielką nadzieję, że wrócicie z tych wakacji z wielkim głodem. Z takim głodem na zdobywanie nowej wiedzy, z głodem na działanie, ale też z takim wielkim głodem, żeby to nasze jedno, jedyne życie wycisnąć jak cytrynkę i bardzo się nim cieszyć. I tego wam życzę na te wakacje. Dziękuję serdecznie. Kochani, przejdziemy za chwilę do drugiej części przed przerwą, ale najpierw zapraszamy was do obejrzenia krótkiego filmu. To może najpierw zacytuję fragment piosenki, którą Danuta Rin śpiewała, że pieniądze szczęścia nie dają być może, lecz kufereczek, stóweczek daj Boże. Powiem przewrotnie, nie mieć pieniędzy jest bardzo źle. Zwłaszcza nie mieć pieniędzy tak, żeby potrafiły one zaspokoić godne życie. Jest bardzo trudno i bardzo źle. Natomiast nadmiar pieniędzy też, z moich obserwacji, tak jak powiedziałeś, człowieka, który jest majętny i który żyje w środowisku ludzi majętnych, nadmiar pieniędzy też bardzo często szczęścia nie daje i nie czyni. Uprzedzałbym wszystkich, czy ostrzegałbym, nie wolno żyć ponad stan, nie wolno wydawać więcej, jak się zarabia. Wydawanie tylu środków, ile się zarabia, jest błędem, bo człowiek powinien mieć oszczędności, bo inaczej będzie gonił cały czas uciekającą kulkę, która po prostu, której nigdy nie dogoni. Co wam radzę? Miejcie czas w tej chwili, w tym wieku waszym, na rodzinę, bo na zarabianie pieniędzy, na robienie kariery możecie to robić do końca swojego życia i zarabiać pieniądze. Możecie robić mając 40, 50 i 60 lat. Największe pieniądze zacząłem zarabiać, tak naprawdę w okolicach 60. Te wszystkie doświadczenia i skumulowane inwestycje zaczęły po prostu pracować. Natomiast na rodzinę czas jest tak naprawdę określony. Tłumaczę, skąd ten film. Widzicie, słuchaliście, prawda, dokładnie. Wydawaj mniej niż zarabiasz. Pieniądze szczęścia nie dają, ale bez pieniędzy ciężko tak naprawdę o poczucie szczęścia. Bądźcie cierpliwi, kumulujcie. Te pozytywne efekty zmian się kumulują. Czy wreszcie właśnie to zrównoważone życie. Czujecie? Brzmi podobnie jak na wielu naszych zajęciach. I powiem wam, że mam ogromne szczęście do ludzi. I mam na to mnóstwo dowodów. Tak? Mam cudowną żonę, Kasię. Słuchajcie, dzisiaj 19. rocznica naszego ślubu. Tak. A Kasia wygląda cały czas dokładnie jak w dniu, w którym ją poznałem. Maciek, tak, z którego pamiętam, takiego młodego chłopaczka, którego rekrutowałem z bujną fryzurą do swojego zespołu WNG TFI, nie? W reżyserce siedzi Andrzej Broszkiewicz, który jako pierwszy uwierzył w ten mój szalony projekt tych finansów bardzo osobistych, rzucił pracę w bankowości prywatnej i wspiera mnie teraz w tym, żeśmy przez od wielu lat, żeśmy to rozwijali. Ania, dzięki której to wszystko się kręci. Słuchajcie, no super zespół, wy. Mam ogromne szczęście do ludzi. I na
pewnych etapach mojej drogi też zawodowej miałem takie ogromne szczęście. Gdy pracowałem w korporacji, człowiekiem, który bardzo dużo mnie nauczył, który był dla mnie wielką inspiracją, to on był autorem stwierdzenia, że mówić trudno o rzeczach trudnych, każdy głupi potrafi, tak skwitował jedno z moich wystąpień, był Brunon Bartkiewicz, czyli prezes ING Banku i mam nadzieję, że kiedyś będziecie mieli możliwość też poznania go. Gdy zacząłem budować swoją firmę, miałem ogromne szczęście spotkać innego człowieka, który nauczył mnie właśnie bardzo dużo pożytecznych rzeczy na temat podejścia do pieniędzy, podejścia do życia, podejścia do ryzyka w biznesie. I te dwie osoby są dla mnie tak istotne, że nie boję się nazywać ich swoimi mentorami. No i marzyło mi się bardzo, że może kiedyś, jak będziemy organizować kolejne spotkanie FinCrafters, nadejdzie taki dzień, że nie będę wam musiał puszczać tylko filmu, tylko że będziecie mogli poznać taką osobę, spotkać się z nią, zadać jej pytania. No ale ponieważ mam w życiu szczęście. Kochani, przywitajcie bardzo serdecznie, specjalnie dla was, nasz gość dzisiejszego spotkania, inwestor, miliarder, człowiek, który pomaga nam budować FBO, pan Zbigniew Jakubas. Zanim zaczniecie, to ja tylko podam wam, słuchajcie, najświeższą statystykę, bo właśnie zaktualizowałem, że od kiedy pan Jakubas do nas dołączył, ponieważ jest miliarder na sali, to średnia wartość netto w tym momencie wynosi mniej więcej 5 milionów złotych na osobę. Dziękuję. Jak wrażenia w ogóle po tych doświadczeniach, bo my woziliśmy tutaj pana prezesa windą towarową. Pełni od tyłu, żeby nikt z was nie widział, żeby to była dla was totalna niespodzianka. Słuchajcie, witam serdecznie państwa. Jest mi bardzo, bardzo miło i to nie mówię w ogóle z przenośnią spotkać się z wami, ponieważ jesteście niebywałą społecznością i po pierwszym rozmowie, wywiadzie, którą pan Marcin popełnił ze mną chyba 3 lata temu, byłem niebywale zaskoczony, jak pozytywne są komentarze tej rozmowy, bo z reguły, już nie mówiąc, że było chyba z 300 kilkadziesiąt tysięcy odsłon tego wywiadu, to komentarze praktycznie były wszystkie bardzo pozytywne, co się w ogóle nie zdarza dzisiaj w rzeczywistości. I szczerze mówiąc, to też skłoniło, powiedziałem panu Marcinowi, że kiedykolwiek będzie miał potrzebę zaprosić mnie na rozmowę z państwem, to zawsze przyjdę, ponieważ jesteście niebywale normalną społecznością. To się dzisiaj bardzo rzadko zdarza. Zwróciliście uwagę też w poprzednim wywiadzie, że na pewien dysonans Marcin do mnie mówił, panie prezesie, czy proszę pana, ja do niego po imieniu. Więc dzisiaj zaproponowałem panu Marcinowi, że możemy przejść po imieniu, ale warunkiem jest to, że Brudzia wypije z jego żoną, a nie z Marcinem. I nie zgodził się niestety. Słuchajcie, kochani, już czujecie tę atmosferę. Chciałem wam powiedzieć, że będziemy też zbierać od was pytania. Będzie każdy, no nie każdy, bo jest nas zbyt dużo, ale część z was będzie miała okazję zadania pytania. Za chwileczkę Maciek i Ania pojawią się między wami i będą zbierać pytania, więc jak damy wam sygnał, będzie można podnieść rękę, więc myślcie już sobie, jeżeli jest coś, o co chcielibyście zapytać, skorzystać z tej wyjątkowej okazji, że jesteśmy w takim gronie i skorzystać z wiedzy i doświadczenia pana prezesa, to szykujcie się. Ale żebyśmy tak nie mówili o trudnych finansowych rzeczach, bo idą wakacje, to ja zacznę tak nietypowo. No właśnie, nietypowo. Jak wygląda typowy dzień miliardera? Proszę państwa, moja wspaniała szefowa biura, siedząca tutaj, kiedy zaczynała, przyszła zresztą z Neti razem ze mną do Multico, kiedy zaczynała pracę, dostała od swoich znajomych, koleżanek, pytanie, twój szef to chyba od rana pije szampanę i kawior je. Gdyby tak było, to bym nie siedział z państwem na pewno albo na wątrobę, albo na szóstkę, bym zmarł już wcześniej. Więc powiem tak, że ja nie mówię o wszystkich miliarderach, bo są niektórzy bardzo specyficzni, być może w różny sposób przez
część społeczeństwa nieakceptowalny, spędzają swoje życie i czas. Natomiast ja spędzam tak samo, myślę, jak większość z Państwa. Wstaję o 7 rano, zaczynam od toalety, szybko w ogóle jakąś herbatę piję, ponieważ kawy niespecjalnie dużo mogę wypić, bo źle działa mi na serce. I internet, newsy i jakieś tam małe śniadanie około 9 godziny zaczynam, przy czym zaczynam pracę tak naprawdę od momentu, kiedy wstaję, ponieważ odpowiadam na maile, przegląd prasy robią, znaczy prasy przez internet, chociaż mam wiek niepredysponujący już można powiedzieć do współczesnych nośników, to ja z prasy już drukowanej praktycznie wyszedłem kilka lat temu i tylko wszystkie wiadomości z internetu czerpię. Przychodzę do pracy około 9, pół do 10, różnie to bywa, ale tak jak mówię, wcześniej pracuję też, bo wysyłam maile. Słynę z tego, że maile wysyłam i o 11, o 12 w nocy i o 6 rano też czasami. I potem masę spotkań, masę bieżącej pracy, ale ja nie nazywam tego pracą. I to, co będę się z Państwem dzielił, tak też oceniajcie i odbierajcie moją z Wami wypowiedź nie na zasadzie, że przemądrzały, który bogaty jest i będzie drdymał opowiadał. Będę się dzielił z Wami życiem, tak jak ja go postrzegam, w sposób bardzo szczery, bo takim człowiekiem jestem. Dzisiaj ten czas pracy jest inny trochę, jak to było kiedyś, ponieważ gigantyczne zespoły ludzi, kilka tysięcy osób zatrudnionych w kilku firmach dużych, a łącznie w kilkunastu. I to są ludzie, którzy pracują ze mną. To znowu jest taka zasada u nas, u mnie, z moją współpracą z innymi i innych ze mną, że jak ktoś przepracuje rok, to już z reguły pracuje w ogóle do emerytury. Najstarsi współpracownicy pracują ze mną 32, 30 lat, 28. I to jest w ogóle mój sukces na pewno. Wyznajemy wtedy już pewną tą samą ideologię, pewne uczciwości w pracy, zasad w ogóle, które w firmach funkcjonują. I dzisiaj jest mi, nie powiem, łatwiej, no bo te systemy, tych ludzi zrekrutowałem kiedyś, zostały zbudowane relacje, które funkcjonują. Także w tej chwili większość czasu spędzam na wymyślaniu czegoś nowego. Czasami też, jak człowiek tak siedzi, tak w tym skeczu, to głupoty do głowy przychodzą. Czyli faktycznie takie życie podobne do przeciętnego człowieka. Tylko przeciętny człowiek kupuje sobie motor, a pan kupił motor Lublin. Tak? Ale jak to wyglądało kiedyś? Jak to wyglądało kiedyś, kiedy pan dopiero zaczynał? Szanowni Państwo, zaczynałem w innych czasach, których nie życzyłbym, żeby ktokolwiek takie czasy kiedykolwiek przeżywał czy w nich funkcjonował. To były lata 70., kiedy skończyłem Politechnikę, przyjechałem do Warszawy. Wszyscy wtedy byli biedni. Nie było w ogóle ludzi bogatych. Oczywiście ci, którzy mieli prywatne biznesy, to trochę bogaci byli, ale to bogactwo się osadzało na tym, że miał lepszy samochód i taki kwadratowy domek, jaki wtedy wszyscy budowali. Natomiast nie było majątku, bo system nie pozwalał na gromadzenie majątków. Wówczas to były czasy, w których w prywatnym biznesie nie można było mieć więcej jak 5, 7, a 15 osób. To był limit. Prywatna inicjatywa generalnie była szykanowana, a wiadomo, że na państwowych posadach to dopiero teraz się zaczęło zarabiać od kilku lat. Więc praca w ogóle, którą zaczynałem, byłem nauczycielem przez rok, bo jeszcze wówczas po Politechnice był nakaz pracy, musiałem odpracować uczelnię. To był nakaz pracy 3 lata, który się potem zmienił, także ja pracowałem tylko rok. No i oczywiście założyłem pierwszy sklep, pierwszy butik agencyjny, sklep na Tamce, potem na Chmielnej. I powiem Państwu tak, to była praca od rana do wieczora. Nie uwierzycie, że ja od 5 rano do 10 w nocy pracowałem każdego dnia, ponieważ nie było innej możliwości. Nie było wtedy możliwości zamówienia sobie bagażówki, żeby pojechała do Łodzi, przywiozła towar, bo bagażówek nie było, bo prywatnych usług taksówkowych w tym zakresie nie było. To były państwowe firmy, które oczywiście dla prywaciarza nie były w stanie pojechać, bo nie było im wolno. To był absurd kompletny tego systemu. I wszyscy, którzy wtedy zaczynaliśmy, przy czym to były czasy i lata, bo często jest mit, że pierwszy milion trzeba ukraść. Nie, pierwszy milion trzeba wypracować. Oczywiście wówczas ktokolwiek
odważył się na pójście w prywatny biznes i był pracowity, był myślący, miał wizję tego, co chce robić, to wszystko się udawało, bo to tak jakby ktoś dzisiaj na ugorze posadził roślinę i podlewał ją, to wiadomo, że urośnie. To były czasy, w których niczego nie było w sklepach. No, niektórzy może te czasy pamiętają z Państwa. W związku z tym, cokolwiek się nie zrobiło, to był sukces. Natomiast praca była od rana do wieczora i w ramach... Ja do tego wzoru tutaj mam zastrzeżenia, bo wynagrodzenia powinny być większą literą W minus, znaczy zarobki tu były chyba, prawda? Zarobki minus koszty czy wydatki i na końcu oszczędności, bo jeżeli robisz zarobki, wydatki tą samą czcionką, to już na oszczędności nie masz w ogóle pola. Tak, tak. Rozszyfrowaliśmy to po jakimś czasie, ale także zgadzasz. Tobie i wszystkim życzę, żeby to Z zarobki było bardzo duże, to W było takie średnie i wtedy zostaje jeszcze oszczędności, na oszczędności miejsce. Ale tak pan powiedział o tych butikach, a mi się przypomniało jeszcze z naszych rozmów. Widzę pana chyba w Wartburgu, jeśli dobrze pamiętam, wiozącego to była choinki. Wtedy, to była limuzyna taka, że w ogóle daj panie Boże. Słuchaj, wszystkie dziewczyny się oglądały w ogóle. Teraz za Maybachem się nie oglądają, tak jak wówczas za Wartburgiem. A jakie są trzy, może dwie, może jedna, nie chcę łączyć do głowy, takie najbardziej szalone rzeczy, które zrobił pan dzięki temu, że ma pan tyle pieniędzy? Bo może nawet nie powiedziałbym, że najbardziej szalone. Może tak. Powiem najpierw o dwóch, które nie są związane z majątkiem. Raz skoczyłem z bungee 30 kilka lat temu w Berlinie, jeszcze Berlin Zachodni wówczas był, przed świętami, gdzie zgubiłem wszystkie dokumenty, które mi wypadły z kieszeni, kiedy ta bungee mnie podnosiła do góry. Drugi raz bym tego nie zrobił. Drugi raz, to też nie związane jest z pieniędzmi, kiedy we Włoszech, kiedy kupowałem Życie Warszawy od Nicola Grauzo, byliśmy w takiej grupie z prawnikami i oczywiście po transakcji, po dobrym winie, były tam ośrodek basenowy, w którym były trampoliny. I skakaliśmy z trampoliny, znaczy po jednym skoku. Koledzy skoczyli na bombę tak zwaną, a ja postanowiłem ładnie skoczyć na głowę. Skok nawet wyszedł, tylko nie przewidziałem jednej rzeczy. Basen był głęboki, także, bo to był przygotowany. Natomiast wypór wody i sprzegięcie tak silne, że omal nie złamałem kręgosłupa. Długo potem sobie musiałem rehabilitację robić. Na szczęście wszystko się dobrze skończyło. Natomiast to były takie no, rzeczy w ogóle szalone, które nikomu nie polecam. Natomiast z czego się cieszę? Z tego, że jestem w stanie pomagać innym dzięki no, środkom, które posiadam w ogóle. Bo proszę Państwa, jest gdzieś granica dla normalnych ludzi. Ja się uważam za normalnego człowieka. Sodowa głowa mi do głowy nie uderzyła i chyba już nie uderzy, bo nie ma specjalnie kiedy. Natomiast nie żyję ponad stan, w ogóle żyję wygodnie oczywiście, natomiast bardzo lubię pomagać ludziom, nie chcę się chwalić w ogóle, ale i dziewczynkom z Myszkowa, trzy sieroty, które zostały bez matki, która zmarła na nowotwór, ojciec wcześniej, one były z różnych ojców i zostały w ogóle bez środków i bez mieszkania, bo jeszcze do tego miasto chciało ich ewakuować z tego mieszkania jakiegoś tam w ogóle. Ruiny takiej. Kupiłem mieszkanie, opiekujemy się w tej chwili cały czas finansowo nimi. Mamy kontakt, znaczy mam i moi współpracownicy w biurze też. To są trzy dziewczynki, rozwijają się, pracują fajnie, kształcą się także bardzo fajnie. Asia Mazur, która, pamiętacie Państwo, wygrała Taniec z Gwiazdami, też na warunkach żyła takich... To jest nasza niewidoma mistrzyni olimpijska i mistrzyni Europy w biegach na 1500 metrów, na 200, na 400 w Europie. Tysiąc, multimedalistka, tak. Niepełnosprawna, która faktycznie była w trudnej sytuacji finansowej. No i pan prezes pomógł kupując mieszkanie w Krakowie. Kupując, urządzając, Asia się... Słuchajcie, to jest tak jak moja trzecia córka w ogóle. Mamy kontakt rewelacyjny. Dzwoni, cieszy się w ogóle. To jest niebywała radość w ogóle, że można takiej osobie pomóc w tej chwili. Trzy obozy jej sfinansowałem. Trzy w Afryce Południowej, ponieważ startuje w Mistrzostwach Świata w Paryżu za 2 tygodnie. No i po prostu postawiła sobie za cel złoto przywieźć.
Natomiast najważniejsze, że dwa tygodnie temu pobiła rekord Europy i swój rekord w ogóle o chyba 2 sekundy. Więc po prostu ma szansę faktycznie złoto przywieźć. I to są te miłe rzeczy. I to są te miłe rzeczy, które osoba wrażliwa, bo w tym wywiadzie pierwszym, który, jeżeli Państwo nie oglądaliście, on jest na YouTubie z panem Marcinem, to właśnie opowiadam o takiej normalności, że możemy sobie pomagać nawzajem, to róbmy to po prostu, ponieważ tak jak tutaj na tej sali dzisiaj jesteśmy, są ludzie, którzy dzisiaj mają no, duży optymizm, prawda, wszystko im wychodzi, są też na pewno wśród nas tacy, którzy no, są zmęczeni, coś im nie poszło w ogóle, ale przyjeżdżają, uśmiechają się, prawda, i mówią, jutro będzie lepszy dzień, także musimy sobie nawzajem pomagać, bo na tym polega w ogóle moim zdaniem taka normalna, zwykła ludzkość. Super, mamy takie powiedzenie, że są 3 rzeczy, które warto robić. Brawo, brawo. Że kiedy już się osiągnie różnego rodzaju swoje cele finansowe, to trzeba się cieszyć życiem, dalej mądrze inwestować, ale też właśnie pomagać innym i że to daje ogromną satysfakcję. Znaczy, słuchajcie Państwo, to co też tutaj, no takie jedna z moich powiedzeń, prawda, przytoczyłeś z poprzedniego wywiadu, na zarabianie pieniędzy, na robienie kariery zawsze jest czas. To, co ja Państwu powiedziałem, tutaj był cytat. Po 60 zacząłem nie mieć problemów w ogóle z finansami. Do 60 ja ciągle więcej inwestowałem, jak zarabiałem, w związku z tym ciągle byłem na musiku. Po 60, kiedy już nie musiałem, tak naprawdę same rzeczy niektóre wychodzą. Natomiast najważniejszą rzeczą to jest w odpowiednim momencie ułożyć sobie życie osobiste, bo tego już nie nadrobicie. Jeżeli się nie ułoży tego życia w ogóle, nie ma rodziny, nie ma dzieci w ogóle, to potem ten czas mija i nie można tego dystansu nadgonić. Natomiast na zarabianie pieniędzy jest zawsze czas. No i niestety brutalna prawda jest taka, że mieć szczęście i cieszyć się zdrowiem i uważać na niego, bo z moich kolegów Janek Kulczyk był istotnym sponsorem obiektu, w którym jesteśmy. Zabrakło mu szczęścia w najbardziej potrzebnym momencie, kiedy był po operacji, dostał zatoru, zmarł. Jan Weichert, podobna sytuacja. Największy darczyńca w ogóle społeczny, Andrzej Czarnecki, zostawił 100 milionów euro na cele fundacyjne, które teraz jego syn prowadzi. To są wszystko moi rówieśnicy. Jaż przykro, miałem z nimi świetny w ogóle zawsze kontakt. Aż przykro człowiekowi wspominać te czasy, kiedy myśmy wszyscy zaczynali w tym samym okresie, a ich już nie ma od kilkunastu lat na tym świecie. Także po prostu cieszmy się chwilą, bądźmy optymistami i walczymy wszyscy. Szykuj się pytania. Za chwileczkę Ania z Maćkiem ruszą z mikrofonami, ale ja chciałem się jeszcze zapytać, właśnie zrobię jeszcze tylko taką małą dygresję, bo pamiętam z jednej z naszych pierwszych rozmów, ja tak się bardzo dopytywałem o to, jak prowadzić ten biznes, a pani powiedział, słuchaj, biznes biznesem zdążysz, skup się na tym, żeby spędzać dużo czasu z córkami. No i tutaj w pierwszym rzędzie siedzą dzisiaj Julka, siedzi Gabrysia, tak, nie uciekły. I one wiedzą, że tata im zawsze zadaje 2 pytania. Pierwsze to, ile siedziałeś dzisiaj na telefonie? Ale drugie to jest właśnie, powiedzcie mi, czy wystarczająco dużo czasu tata z wami spędza. No, mają mnie już dość, myślę, z tego powodu. Ale rzeczywiście to było bardzo ważne w budowaniu tej relacji, także bardzo za to również dziękuję. A jaki aspekt pracy lub zarządzania finansami sprawia panu największą radość? Jaki aspekt pracy? Nie tylko w zarządzaniu finansami, dlatego że nie ograniczajmy się do tylko i wyłącznie zarządzania finansami, ponieważ ja staram się oszczędności wszystkie inwestować w spółki i to jest moje motto od samego początku i cały czas trwa. Niewielką ilością środków przeznaczam na inwestowanie na giełdzie, no, na walutach nie inwestuję, ponieważ uważam, że to, co robimy, budujemy firmy, rozbudowujemy je, przejmujemy następne, jest bardzo stabilnym biznesem. Oczywiście
Dzisiaj w tym miejscu, w którym jestem, tak postępuję. Natomiast był czas, w którym inwestowałem, bo żeby wskoczyć na wyższy poziom, no trzeba czasami zaryzykować. I mogę Państwu odpowiedzieć tak, że w 99 roku, kiedy intuicyjnie kupiłem akcje Optimusa po 44 zł, one za 6 miesięcy, 17 marca sprzedawałem ostatni pakiet w swojej imieniny, w związku z tym dobrze to pamiętam, po 360 zł, czyli z 40 na 360, no to jest trampolina siedmiokrotnie, tak? Więcej, 8, 9 w ciągu paru miesięcy. I to było na dużych kwotach, to był tak naprawdę największy skok finansowy, jaki odważyłem się zrobić, bo kupiłem tych akcji chyba za 40 milionów, sprzedałem za 360, 20 kilka lat temu. To były niebywałe po prostu pieniądze. Takiej okazji potem już nigdy nie zrobiłem. Zrobiłem ją w drugą stronę, bo tu znowu jest powiedzenie i Państwu też go dedykuję. Nie wchodźcie nigdy drugi raz do tej samej rzeki. Jest to stare powiedzenie, ale naprawdę słuszne. Sprzedałem tę akcję po 360, kupę kasy. Wtedy kupiłem, pamiętam, KGHM-u pod 5%. KGHM wówczas kosztował 2 miliardy na giełdzie. Taka była kapitalizacja. I potem licho mnie podkusiło, wspólnie zresztą z jednym z polskich banków, że odkupiliśmy od Romana Kluski jego pakiet kontrolny po kolejnym tak chyba roku niespełna, po 142 zł. I wtedy trzeba sobie zadać jedno pytanie. Co się stało z tą spółką, że akcje kupowałeś na, nie wiem, półtora roku po 40, sprzedałeś po 360, one zeszły z powrotem do poziomu 200 i Roman Kluska zaoferował swój pakiet po 142, czy myśmy uważali wówczas, że robimy świetny biznes, bo kupujemy go z dyskontem prawie 30% od ceny giełdowej. Trzeba sobie zadać pytanie, czy ta spółka w tym czasie aż tak z wartości w ogóle urosła, czy to jest zwykła po prostu giełdowa spekulacja. Kupiliśmy tę akcję i tu był właśnie największy mój ból, ponieważ to był olbrzymi pakiet. Zaciągnąłem część środków, zainwestowałem w KGHM i w inne rzeczy. Natomiast na ten pakiet, który był po mojej stronie, chyba za 60 milionów dolarów albo coś koło tego, 30-25 milionów dolarów zaciągnąłem kredytu. Akcje zaczęły w ciągu paru miesięcy spadać, doszły do 70 zł. W związku z tym uwalniają się stop lossy. I w związku z tym, że zaczyna się problem. Jak mnie zapytacie, to miałem okres, to był 2000 bodajże drugi rok, gdzie naprawdę nie spałem po nocach w ogóle. Jak się budziłem, to miałem piżamę mokrą. Bo wówczas, gdyby nastąpił default, czyli no, jakie słowo jest polskie? Default. Bankructwo? Bankructwo. Tej spółki, znaczy w ogóle tego mojego aktywa, to po prostu miałbym gigantyczny problem i być może dzisiaj nie byłbym z Państwem jako miliarder, tylko w ogóle jako były miliarder. Zresztą w Polsce w ogóle kilka osób, które popełniło ten błąd, nie chcę ich wymieniać z nazwiska, bo niektórzy żyją, zainwestowali wszystkie pieniądze w jedną rzecz i na tym się przejechali i stracili cały majątek. I to byli ludzie wówczas nieporównywalnie bogaci, kiedy ja zaczynałem dopiero wchodzić w te poziomy milionowe czy miliarderowe, to oni już byli tam na świeczniku. Więc to nie jest tak, że w życiu człowiek ma tylko pasmo sukcesów. Są też porażki, tylko ważną rzeczą, żeby z tych porażek wyciągać wnioski i uczyć się na własnych błędach. Mamy już sygnał od Kasi. Kasia zawsze te kontroluje. Pokazuje mi time, czyli nadszedł czas, kiedy, słuchajcie, oddamy głos teraz wam. Ania i Maciek ruszają właśnie z mikrofonami. Czy ktoś jest chętny? Dajcie, słuchajcie, ręce do góry, żeby was ja tu widzę zobaczyli. Blisko jednego filmcraftera. Słuchajcie, jestem w dobrej formie, więc będę odpowiadał do końca na pytania. Dobra. Krótka cenzura, żeby nie było przekleństw. Dzień dobry, słuchajcie, witam serdecznie. Zadajemy pytania rozwojowe, Piotrek ciekawe. Piotrek Kuszkowski z Wrocławia. Uprzedził pan już trochę moje pytanie. Chciałem zapytać o intuicję w inwestowaniu i powiedział pan, że czysto intuicyjny zakup się sprawdził. Później sprzedaż, chyba trochę analiza zawiodła, ale więcej przykładów intuicji w inwestowaniu. Czyli czy ona intuicja się przydaje, versus czy nie? Analiza, tak? Tak, tak, tak.
ale konkretne przykłady wiadomo. Proszę Państwa, posługujemy się intuicją, czy chcemy, czy nie chcemy. Natomiast przede wszystkim powinniśmy mieć pracować rozumem. Racjo powinno zwyciężać nad intuicją, czyli musimy analizować wszystko. Intuicyjnie mogę Państwu powiedzieć, że, znaczy nie intuicyjnie, zbyt rozumnie właśnie, może intuicji mi zabrakło. 5 lat temu kupiliśmy akcję Enei i to w Enei mamy ponad 200 milionów zainwestowanych środków w ramach mojej grupy, ponieważ tu był rozum, bo Enea spółką, która generuje 3 miliardy bidy, a kapitalizacja jej to jest około chyba 3 miliardów w tej chwili, 440, tak, 3 miliardy. Natomiast gdybym tutaj intuicyjnie zadziałał, to bym powiedział cholera. Pytanie, co w ogóle rządzący z tą spółką zrobią, bo to nie jest spółka rynkowo giełdowa, typowa, taka jak powinna być. Ponieważ dzisiaj większość spółek zarządzanych przez państwo no jest nieobliczalna. W związku z tym po 5 latach od zakupu jestem na stracie kilkudziesięciu milionów złotych. Wierzę w cały czas w to, że te relacje się odwrócą i że ktoś w końcu zacznie rządzić tą spółką w sposób efektywny, w sposób zgodny z prawem, bo jeżeli spółka wydaje 600 milionów złotych na przyszłą inwestycję w Ostrołęce i traci 600, to dwie spółki, 1,2 mld państwo straciło, bo tam była Energa plus Enea, no to trudno się dziwić, tylko tam w ogóle dywidendy nie ma, nie ma dobrego zarządzania, w ogóle nie ma dobrego rozwoju, w ogóle niczego nie ma. I tutaj powinienem jednak nie być takim człowiekiem głębokiej wiary, że politycy są w stanie dobrze zarządzać podmiotem, tylko po prostu dać sobie czerwoną latarnię i powiedzieć, okej, zastanów się, co robisz. To jest taki przykład w ogóle na własnej skórze, z którego jeszcze nie wyszedłem, ale coraz już po 5 latach mam tego bardziej po prostu dosyć, więc tu zawiodła intuicja. Chociaż niektórzy mówili, słuchaj, nie wiesz tak bardzo, że tu kiedykolwiek dywidenda będzie, bo są w stanie w ogóle wyciągnąć pieniądze w inny sposób ze spółki, dywidendą się nie podzielą. Zresztą widzicie Państwo cały czas, Jastrzębska Spółka Węglowa to jest ostatni moja inwestycja sprzed miesiąca. 40 zł, 41. Spółka, która ma 7 miliardów gotówki w ogóle, a kosztuje na giełdzie około 4. No przecież to jest w ogóle cyrk na kołach. Też kupiłem za 20 milionów, licząc na to, że jakaś dywidenda będzie, że zwolnią pożyczkę do PFR-u. Pożyczki do PFR-u jest chyba 700 milionów, a na koncie mają 7 miliardów. I tego nie wziąłem pod uwagę, bo jak człowiek uczciwie podchodzi do wszystkiego, w moich spółkach giełdowych w tej chwili zostały jeszcze dwie, ponieważ mniejsze spółki z giełdy wycofałem, bo ryzyko dzisiaj bycia na giełdzie jest dużo większe przy małej spółce i koszt funkcjonowania tej spółki z powodu jej bycia na giełdzie, jak to, co giełda daje. Przepisy są tak abstrakcyjnie w tej chwili chore, one są w części zaciągnięte z wymogów Unii Europejskiej, ale w części niestety są niedostosowane do naszej płytkiej giełdy. Że dzisiaj, dam Państwu jako przykład, wiem, że finansami się interesujecie, bo inaczej by Was na sali nie było. W spółce giełdowej zamiar powinien być komunikowany. I teraz wyobraźcie sobie, że prezes zaczyna negocjacje, nie wiem, w spółce budowlanej terenu jakiegoś atrakcyjnego. Zaczyna negocjacje, ogłasza zamiar. Akcje poszły do góry, transakcja się nie udała, bo się nie dogadali, no nie wiem, zanieczyszczenie było. Za miesiąc czy za dwa ogłasza, że transakcja nie doszła do skutku i w tym momencie natychmiast Komisja Nadzoru Finansowego zaczyna w ogóle badania w ogóle, czy nie nastąpiło naruszenie, czy nie nastąpiła spekulacja. Wszyscy są przesłuchiwani, kto miał dostęp do informacji. Ja jako członek Rady Nadzorczej często w ogóle też musiałem wyjaśnienia pisać, w związku z tym stwierdziłem, że duże czy średnie spółki tak, natomiast małe spółki wycofaliśmy z giełdy. Ostatnią była teraz Centrum Nowoczesnych Technologii. Zresztą, proszę Państwa, jak czasami inwestorzy, przepraszam, trochę chaotycznie będę też, ale poruszam różne tematy. Spółka, nie, która ma... To jest bardzo interesujące, która, szczególnie, że my mamy dużo też pytań odnośnie inwestowania w pojedyncze spółki. Która ma więcej gotówki w kasie, jak kosztowała na wprost akcja tej spółki. Tak? Także no, takie okazje też się zdarzają często. Super, bardzo dziękujemy. Czy to Cię, Piotrku, satysfakcjonuje?
Dziękuję bardzo. Mamy następne pytanie? Patrzę się. Mamy. Tylko ja was jeszcze proszę, bo chcemy potem znaleźć kolejne osoby z pytaniami, więc ja tutaj patrzę, Ania patrzy po tamtej stronie. Dobra, jeszcze trzymajcie ręce w górę. Okej, mam upalowane kilka osób i oddaję już do pierwszego Finkraftersa. Dzień dobry, ja mam na imię Mateusz. Bardzo się cieszę, że mogę zadać panu pytanie. I mam takie pytanie odnośnie tej literki D w tym wzorze Raya Dailo. Determinacji, tak. Wspomniał pan o Motor Lublin, o Enei przed chwilą, że jest pan trochę zmęczony tymi projektami. I moje pytanie brzmi, jak pan rozpoznaje, czy jakby pan mógł podpowiedzieć, jak my możemy rozpoznać, kiedy warto być zdeterminowanym, a kiedy sobie powiedzieć, okej, okay, to już doszło, poszło za daleko, trzeba sobie odpuścić. Proszę państwa, to zwrócę uwagę na dwa aspekty w pańskim pytaniu. W determinacji tam, gdzie wierzymy, że to będzie biznesem, to trzeba iść do końca, oczywiście weryfikować swoje postępowanie, oceniać, co jest do zrobienia, przeprowadzać reformy, restrukturyzację. Netię, którą pan wspomniał, zresztą pani Kasia Iwódź przeszła do Netii i została prezesem. Poprosiłem, żeby z Mennicy przeszła do... Ponieważ była potrzebna w Netii bardziej jak wówczas w Mennicy. Mennica już była poukładana, finanse funkcjonowały. W związku z tym była potrzebna... Najpierw była członkiem finansowym, potem została prezesem. Mieliśmy gigantyczną pracę do zrobienia i tą pracę zrobiliśmy. Były inwestycje w światłowody, ponad 1,2 miliarda. Ta spółka została po prostu postawiona na inny poziom z zyskiem, chociaż nie ukrywam, że dzisiaj bym tej spółki nie sprzedawał, bo internet i światłowody to jest przyszłość po prostu. Komunikacja jest przyszłością, zwłaszcza zdalna, a zwłaszcza czasy pandemii to pokazały. No ale stało się, grupa Piotra Solorza odkupiła ode mnie net, jest zyskiem, biorąc pod uwagę 4 lata naszego bytu, zarobiliśmy chyba 100%, czy 25% stopy zwrotu na dużym aktywie, bo proszę państwa, łatwo jest zarobić na płytkiej spółce, mało skapitalizowanej, bardzo szybko, natomiast na dużych pieniądzach ciężej się zarabia. I to jest jedna rzecz, czyli tam, gdzie wierzymy i mamy pracę, zaciskamy, myśmy wracali, rady nadzorcze były co tydzień, często wracaliśmy z rad nadzorczych, jeszcze, bo pani Kasia była na początku w radzie nadzorczej, po 11-12 w nocy, cały dzień, ale wierzyliśmy, bo każdego dnia coś się po prostu pozytywnego działo i widzieliśmy, że pracujemy oczywiście dla pieniędzy, bo ta spółką była finansowo zdrową. Natomiast przy okazji jeszcze chcę państwu powiedzieć, że największy taki mój projekt społeczny to jest Akademia Futbolu w Lublinie. To jest projekt, który w tej chwili pierwszy etap ma zamknięty. Do tej pory włożyłem w niego 28 milionów złotych. To są boiska i tam boiska, hala duża w ogóle na ten, czyli namiot, balon tak zwany na zimę. Infrastruktura rewelacyjna. Mamy w tej chwili ponad 450 dzieciaków w szkółce. I to jest bardzo fajna praca, którą wykonujemy z zespołem 20 kilku trenerów, ponieważ no nie wszystkie z tych dzieciaków są w stanie zapłacić czesne, nawet tam 200 zł miesięcznie. Część z nich pochodzi z rodzin biednych, których nie stać, więc my to finansujemy. Jest to fajny rozwój. Fajnie widać z tego, co pan opowiada, co daje frajdę, co nie daje frajdę, gdzie potrzeba determinacji, a gdzie po prostu człowieka ciągnie pasja. A skoro mowa o pasji, to patrzę się z pasją w oczy Ani. Tak, mamy następne pytanie, ale najpierw jeszcze poproszę, żebyście się zgłosili. Maćku, wypatrzysz następną ofiarę? To co, kochani, ile mamy jeszcze pytań do końca? Myślę, że jeszcze... Jak ja tak naliczyłem 47 jeszcze. Maćku, to może teraz z twojej strony. Masz tam kogoś? Jasne, mam tutaj świetne pytanie od Beaty. Dzień dobry, Beata. Mam na imię. Jestem również nauczycielem, prowadzę też doradztwo zawodowe z młodymi osobami, które wchodzą właśnie na rynek pracy i moje pytanie dotyczy tej sfery. Czy mógłby pan podzielić się z nami taką informacją, odczuciami własnymi, jaka kompetencja, jaka cecha jest najbardziej pożądana w aktualnym rynku pracy i ewentualnie odnieść do siebie, jaką cechę pan w sobie najbardziej zauważa, która zaprowadziła pana właśnie do miejsca, w którym pan jest. Dziękuję. Dziękuję za to pytanie. Myślę, że na to pytanie wspólnie mogę odpowiedzieć z panią Milenką, bo poszukujemy w tej chwili kilku pracowników młodych do pracy.
I powiem pani, smutną rzeczą jest to, że młodym ludziom nie chce się pracować. Albo przychodzą nieprzygotowani kompletnie i na rozmowie w ogóle mówią, no ale tak, my musimy 7-8 tysięcy zarobić netto, bo inaczej mieszkania nie wynajmę w Warszawie, tak? Czyli poprzeczka jest dość wysoko stawiana, natomiast chęci do pracy i nigdy do tej pory nie mieliśmy takiego załamania, moim zdaniem, wśród młodych ludzi jak obecnie. Zawsze była chęć pracy, przychodzili ludzie, rozwijali się. W tej chwili jest jakaś taka stagnacja. Nie wiem, czy to jest, te programy darmowe spowodowały to. Jest to kryzys, my go dostrzegamy. Chociaż i pierwszą rzeczą, powiem pani na wprost na pytanie, to jest rozwój, motywacja, chęć pracy. Bo często jest tak, że ktoś kończy studia inne, zupełnie pracuje w innym zawodzie i że chce się uczyć, chce się rozwijać, utożsamia się z firmą, to tylko jakaś głupia firma w ogóle nie da mu szansy rozwoju w ogóle i nie doceni takiego daru i takiego człowieka. Natomiast z moich obserwacji, no, większość firm dużych w Polsce prywatnych, to są moi koledzy, znajomi, wszyscy po prostu dajemy szansę, bo na tym polega w ogóle rozwój. Ja chciałbym, i zresztą nie ukrywam, że to jest moim celem, żeby w ciągu najbliższych 5 lat mógł w firmie być pół roku tylko, a reszta, żeby moi wspaniali współpracownicy za mnie tą pracę już odpowiedzialnie wykonywali. Przy czym jakieś tylko konsultacje na telefon, czy w ogóle zdalne, no bo kiedyś trzeba zacząć też odpoczywać. Taki uśmiech z niewiarygodnym takim spojrzeniem, z dużym dystansem z pierwszego rzędu, że to chyba niemożliwe. Policzymy się. Znaczy moi znajomi nie wierzą, że ja kiedykolwiek będę odpoczywał. Słuchajcie państwo, moim takim wzorem inwestora jest Warren Buffett, który ma w tej chwili 94 lata. Zapytany chyba parę miesięcy temu przez dziennikarzy, kiedy zamierza przejść na emeryturę, powiedział, że się na razie nie wybiera, bo jego wspólnik ma 98 i jeszcze dalej pracuje z nim. Więc powiem państwu tak, może ja jestem przypadkiem, ponieważ ja lubię to, co robię. Jak przychodzę do pracy, to nie przychodzę do pracy i myślę, że osoby współpracujące ze mną, oczywiście czasami jak mam gorszy humor, to pytają właśnie panią Milenkę, czy szef ma dobry humor, bo lepiej w ogóle nie wchodzić na szóste piętro i nie pytać o rzeczy nieistotne. Natomiast ja lubię to, co robię. Ciągle mamy jakieś wyzwania. Lubię patrzeć, jak się ludzie rozwijają, jak funkcjonują po prostu, nawet jak się martwią, z czego będą spłacali mieszkania. To też jest normalne, ale to nie jest taka praca, że idę do pracy i mówię, o cholera, wiecie co? Ja ciężko się zbieram do pracy, jak w danym dniu nie mam coś specjalnego, istotnego do zrobienia. Są takie dni po prostu. Mówię, kurczę, co ja w tym będę robił dzisiaj? W ogóle jakąś pracę sobie muszę szukać. Także natomiast zwracam uwagę, że mam nadzieję, że to się troszeczkę zmieni w tej chwili. Dzisiaj młodzież, która kończy, jeżeli chce się rozwijać, chce pracować, daje z siebie serce. Niestety mamy negatywne przykłady. Ja jestem pracodawcą, więc mogę być tutaj niezbyt obiektywny, chociaż staram się nim być, ale gdybyście zapytali tą młodą damę, która tutaj siedzi, to właśnie ostatnio rekrutowała i ocenia niektórych pracowników. Mówi, kurczę, mówi, no nie dajemy im szansy, bo oni nie chcą pracować. No to myślę, że mamy jasną odpowiedź odnośnie tego, co jest potrzebne. Tak. Aniu? My się naradziliśmy z Maćkiem i stwierdziliśmy, że jeszcze 3 pytania, żeby nie przemęczać też pana prezesa. Bardzo dziękujemy za nasz czas. Jestem w dobrej formie, także o, spokojnie. O, świetnie. To była troska tak naprawdę o naszego Andrzeja w reżyserce, który być. Już nam daje znaki dymne rzeczy. I słuchajcie, jeszcze rączki podnieście, żebyśmy mogli 2 ostatnie ofiarki tutaj złapać. Dobre, dzięki. Dzień dobry, ja się nazywam Jakub Bury. Mam takie pytanie do pana, trochę się stresuję zadając to pytanie, więc się chciałbym zapytać, jak pan sobie radzi ze stresem, no bo pan ma różne decyzje do podjęcia, istotne, tak, więc jakie są sposoby, jakie metody, żeby sobie z takim stresem poradzić? Dziękuję. Proszę państwa, każdy sobie ze stresem stara radzić. Powiem tak, że staram się unikać głębokiego stresu, i przewidywać, co się może wydarzyć, żeby się nie wpakować na coś, co generuje stres. I to, co jest pod naszą kontrolą, pod kontrolą moją, osób ze mną pracujących, to nie mam uniwersalnego... jestem osobą introwertyczną, staram się zamykać stres w sobie, co nie jest dobre.
ale nie ukrywam, że czasami po prostu człowiek wybucha i to jest też sposób na odreagowanie w ogóle. Nie mam idealnego dla Państwa idealnej recepty, każdy musi sobie ze stresem jakoś umiarkowany sposób radzić. Staramy się być po prostu niewybuchowi przede wszystkim i jeżeli ktoś ma stres, spróbować mu pomóc, żeby z tego stresu wychodził. Żeby po prostu powiedzieć, słuchaj, dobra, usiądź sobie, nie denerwuj się, pogadajmy, tak? Nie ma nic lepszego, proszę Państwa, jak dobra komunikacja, prawdziwa, szczera komunikacja. Osób sobie życzliwych, bo zawsze drugiej osobie można pomóc. Natomiast jeżeli się tworzy i ta agresja zaczyna budować się coraz większa, no to wtedy po prostu mamy to, co mamy u nas chociażby w polityce. Wszyscy się kłócą w ogóle, a efekty są tego opłakane. Super, bardzo dziękujemy. I Maciek, jesteś tam? Czy ty masz? Bo jak coś, to ja mam. Ania ma tutaj. Tak. To kochani, jeszcze na to ostatnie pytanie. Podnieście łapki, jeszcze żeby Maciek ręce, jeszcze zobaczył. Maciek kogoś znajdzie. Dwa tak. Pytania. Dzień dobry. Panie Zbigniewie, bardzo dziękuję, że znalazł pan czas dla nas. I właśnie na temat czasu chciałem się zapytać, jakie pan ma triki na zarządzanie czasem? No i wiadomo, że są pieniądze ważne, ale chyba czas jest jeszcze ważniejszy niż pieniądze na pewnym etapie rozwoju. I jak pan tworzy takie systemy, żeby to wszystko świetnie działało? Proszę uszczegółowić pytanie, ponieważ... Z jakiej aplikacji do zadań? Znaczy tak, bo na pewno korzysta pan z na przykład z albo systemów informatycznych, albo z świetnej kadry menadżerskiej i jakby mógł pan trochę tajników opowiedzieć, na przykład jakie to są cechy tych osób, które są tymi menadżerami wysokiego szczebla albo tego typu rzeczy. Okej, okay, proszę państwa, bezpośrednio nie wchodzę w zarządzanie bezpośrednie w moich firmach, ponieważ Multico to jest czapka, to jest grupa kapitałowa, gdzie pracuje kilkanaście, kilkadziesiąt osób i pod spodem mamy spółki, które są spółkami produkcyjnymi. To są zakłady Menica, Newag, Polna, zakłady, prawda, czy CNT wspomniane, firmy budowlane od wielobranżowej, znaczy w różnych branżach działającej firmy. I tam stworzyłem przez lata bardzo dobre zespoły ludzi, menedżerów, którzy są po prostu wyśmienici. Bardzo często, bo też widzę tutaj masę kobiet, ponieważ jest w Polsce pewien szowinizm, kobiety skarżą się, że mają mniejsze wynagrodzenia jak faceci. U mnie jest odwrotnie, tam gdzie jest to możliwe, to pracują kobiety. Oczywiście no, ciężko, żeby na budowach szefem była kobieta i chodziła po rusztowaniach w ogóle, chociaż też się zdarzają. W związku z tym ci ludzie są z reguły, prezes Konieczek w Newagu, genialny prezes, jest o myśle matematycznym niebywałym. Zresztą w Nowym Sączu mamy szkołę, matematyczną szkołę, która dzieciaki prowadzi od trzeciego roku i słuchajcie, w tym roku dziewczynka, która jest w szóstej klasie szkoły podstawowej, rozwiązała wszystkie zadania matematyczne w ogóle w 100%. Także po prostu talent niebywały, te talenty wspieramy. Swoją drogą wspieramy to dzieci w Afryce, wysyłamy pieniążki na utrzymywanie dzieci w Afryce. I stawiam na ludzi, którzy są prezeską Mennicy, jest też kobieta, 34 lata, dała się poznać, przyszła do nas po studiach prawniczych, dała się poznać, dałem jej duże takie poletko z obrotem 700 milionów elektronicznej karty miejskiej, zrobiła to świetnie i została prezesem Mennicy, ponieważ ufam, że ma przed sobą kilkadziesiąt lat pracy i rozwinie tą spółkę zgodnie z celem, który sobie stawiamy. Więc nie siedzę bezpośrednio, nie w Excelu, nie jestem na bieżąco, bo bym nie miał czasu na inne rzeczy. Bo powiem Państwu teraz jedną istotną rzecz. Ja wspieram tych ludzi w takim oglądzie, patrząc z góry, bo człowiek, który jest w fabryce i ma podjąć na przykład decyzję, czy już może hedge robić na walucie, dla przykładu Polna w Przemyślu. Ponieważ obserwujemy na bieżąco, co się dzieje na kursach walutowych i na giełdzie. Reuters mi cały czas świeci na to dziennie. W tej chwili poświęcam mniej, ponieważ więcej na motor, ale wcześniej poświęcałem na Reutersa z lepszym skutkiem dla mnie i dla mojego portfela, bo być może gdybym więcej poświęcał czasu, to bym ostatnio nie kupił ten miesiąc temu Jastrzębskiej Spółki Węglowej, bym coś tam więcej wyczytał.
i dzwonię do prezesa Polnej, mówię, mamy euro 4,70, mamy przychód w euro, bo jesteśmy eksporterem, hedżuj euro na następny rok. Bo teraz ten człowiek, który jest prezesem, ma tam 300 osób na zakładzie, idzie, tu mu maszyny wiercą, tam prawda, coś musi zrobić, tam jakiś produkt. On nie ma czasu na takie oderwanie i to jest właśnie to uzupełnienie. I prezes mi zadaje pytanie, zresztą zawsze, słuchajcie, takie pytania padają. Panie prezesie, a co będzie, jak to euro pójdzie po 4,70? Mówię, słuchaj, ile mamy w kalkulacji przyjęte euro? 4,40. To jesteśmy 30 groszy zarobieni już. Jak pójdzie na 4,80, to nie zarobiliśmy 10 groszy więcej. Ale jesteśmy już zupełnie szczęśliwi z tego kursu. Hedżuj na następny rok czasu. I tak zrobił w ogóle, prawda? Czy to samo robimy często w Newagu? Tu jest ta pomoc moja w tym zarządzaniu potrzebna, istotna. I to po prostu robię, to jest moja powinność. Natomiast nie zarządzam bezpośrednio już procesami produkcyjnymi, kontraktami i tak dalej, bo no, nie miałbym na to po prostu czasu i na pewno nie zrobiłbym tego lepiej jak moi współpracownicy, którzy tym się zajmują od zawsze. Czyli strategiczne decyzje, spojrzenie z góry, bez mikromanagementu pozwalamy ludziom działać. Ale słuchajcie, to jeszcze jest, też na odpowiadając na to pytanie, 12 lat temu, oczywiście z punktu biznesowego ja sprzedałem wówczas akcje CD Projektu po 7-8 zł. Miałem ich w ogóle tam cały wór. Akcje poszły potem do 450. Także wystarczyło nic nie robić. Miałem ponad 20 milionów akcji. Nic nie robić, w ogóle wyłączyć z życia gospodarczego. W szczycie miałbym 9 miliardów na koncie w ogóle i nie martwił się o nic. Te pieniądze, znaczy tą spółkę sprzedałem po to, żeby kupić teren nad Wisłą 20 kilka hektarów, na którym teraz jest budowane osiedle mieszkaniowe, unikalne zupełnie, ponieważ na wierzchu nie ma ruchu samochodów, ruch samochodów jest pod spodem, są olbrzymie garaże pod budynkami, natomiast na wierzchu w ogóle nie ma ruchu. No to jest moja filozofia, tak? Bo ja oczywiście wówczas gdybym wiedział, że CD Projekt dojdzie do 450 zł, to bym chyba część sprzedał, część nie. Natomiast to jest mój cel właśnie. I wówczas wiele osób, zresztą proszę Państwa, w Radzie Nadzorczej wówczas Majnicy był też Skarb Państwa, mieli dwóch przedstawicieli. I oni stwierdzili, że nie, no tam nad Wisłą ten teren w ogóle to jest ryzykowna inwestycja, to Majnica może wejść na 50%, a niech pana spółki wejdą na 50%. Więc okej. Akceptuję taką sytuację. Trzeba wspólnika też, czy partnera słuchać zawsze to, co ma do powiedzenia. To jest wizja pewna, bo to był teren bardzo trudny. Trudny inwestycyjnie. 8 lat czekaliśmy na pierwsze pozwolenie na budowę, ale to będzie za chwileczkę dzielnica cała na 15-18 tysięcy osób z budynkami biurowymi. I to jest właśnie to, co mnie fascynuje. Cel, projekt, który po prostu toczy się czasami latami, ale wychodzi i z tego jestem szczęśliwy. Bardzo dziękuję. Mamy już ostatnie pytanie. Ostatnie pytanie, tak. I osoba wyznaczona przez Maćka ma już mikrofon podobno, tak? A ja się przychylam do ostatnie dwa, bo tutaj jeszcze jedno mam takie super na koniec, ale przekazuję na przedostatnie pytanie komplikatorze. Dzięki bardzo za mikrofon, Maciej. Cześć wszystkim. Ja mam takie pytanie, bo po FinCraftersach wszyscy tutaj zebrani chyba wiemy, że ETF-y to jest jeden z najlepszych sposobów inwestycji, który pokonuje 90% zawodowych inwestorów. Także dwa pytania. Czy pan inwestuje w ETF-y? I drugie, czy pan znajduje się w tej grupie 10% czy w 90% zawodowych inwestorów? Dzięki. Od razu panu powiem, wiem, że ETF-y sukcesem w ogóle dają zarabiać, natomiast my nie inwestujemy, ponieważ cały czas inwestuję, jeżeli już, to w niektóre spółki giełdowe. W tym roku zainwestowałem, kiedy Lufthansa była po 5,60 euro za akcję w Lufthansę. To był chyba przełom roku, w listopadzie. Część sprzedałem akcji, część jeszcze trzymam, stopa zwrotu 60% w skali roku, ponieważ nie chcę ryzykować nie inwestuję w żadne ryzykowne w ogóle struktury, papiery, w nic po prostu, bo tak jak Bitcoin, kiedyś mnie zapytali studenci, czy Bitcoin. Bitcoin dla mnie to jest wirtualna kompletnie rzeczywistość.
to jest w ogóle ile jest realnie wart Bitcoin? Może centa, może dolara, może 5 dolarów. No jeżeli nie ma pokrycia w niczym, kiedyś pokrycie każdej waluty musiało być pokryciem w złocie. Ja u pana Marcina na tym wykładzie, czy na tej rozmowie podawałem przykład. 100 lat temu uncja złota była warta 20 dolarów. Prezydent Stanów Zjednoczonych wprowadził zarządzenie wymiany obligatoryjnej złota na 20-dolarówki. Dzisiaj 20-dolarówka, uncja złota jest 2000 dolarów, czyli z waluta dolar przez 100 lat zdewaluował się 100 razy. Słuchajcie, równo 100 razy. W związku z tym moją filozofią jest to i też nawołuję, bądźmy ostrożni w inwestowaniu, inwestujmy w coś, co nigdy nie wyparuje. Bitcoin może w ogóle z dnia na dzień po prostu być zawieszony, w ogóle spółka, która operuje, zbankrutować, tak jak przykłady były, zresztą niektóre państwa już w tej chwili wprowadziły zakaz handlu bitcoinami. Więc moja filozofia to jest inwestowanie w coś, co jest namacalne, Coca-Cola, nie wiem, Lufthansa, przemysł, rzeczy, które mają szansę też rozwoju. I też w kontekście jeszcze tego spotkania dzisiejszego, patrzcie też, co ma przyszłość. Bo są dziedziny, które mają przyszłość i są dziedziny, które przyszłości nie mają. My w Mennicy szukamy nowych dróg rozwoju, dlatego była wprowadzona karta miejska 20 lat temu, dlatego budownictwo wprowadziliśmy dobrych 10 lat temu, ponieważ monety, które łączy nas wszystkich w ogóle, jeden produkt, monety, które produkujemy, sam sobie zadaję pytanie, ile monety przetrwają jeszcze? 5 lat? 10? 15? Może będą jakieś śladowe, natomiast to nie jest produkt, który przetrwa na pewno następne, nie wiem, pół wieku. Więc szukamy pewnych rozwiązań. Super, bardzo dziękujemy. Maciek, ostatnie? Tak, ostatnie pytanie, które słuchajcie, tu aż muszę wprowadzić, bo nie wiem, czy pamiętasz, Marcin, jak byliśmy w Krakowie i był tam taki mały szkrap Łukaszek w wózku, jako najmłodszy Finkrafter. I tutaj Sabina z Krzyśkiem, którzy do nas przyjechali właśnie z Łukaszkiem, mówią, że już nie jest najmłodszy. Najlepiej wyedukowanego człowieka w tym kraju. Ale właśnie Sabina ma pytanie i przekazuję mikrofon. Ja mam takie pytanie, jakie jest pana teraz, obecnie, największe marzenie? Ojej. Słuchajcie, no jedno marzenie to jest prozaiczne, żeby człowiekowi dopisywało zdrowie, ponieważ to jest istotne i nie ukrywam, że podstawowe. Na pewno marzeniem jest to, żeby ten motor nieszczęsny albo szczęsny wszedł do ekstraklasy, bo zacznie się wtedy już normalne jakieś funkcjonowanie i żebym po prostu znalazł ludzi, którzy ustalą. Więc chciałbym, żeby firmy sobie spokojnie funkcjonowały, żeby stabilność prawa była, bo żyjemy w czasach, my przedsiębiorcy, żyjemy w czasach, no niestety, z wielu powodów nienormalnych, to co się dzieje za wschodnią granicą, oby nigdy do nas nie przyszło. Bo nie ukrywam, że ja się tego obawiam, ponieważ po drugiej stronie są ludzie nieobliczalni, kompletnie nieobliczalni, a z takim człowiekiem, każdy z nas, z takim człowiekiem, znaczy nie postrzega tego w tej percepcji po prostu zagrożenia, bo my jesteśmy innymi ludźmi. Ja Państwu dam tylko jeden przykład taki. Zawsze mamy pieski w ogóle, zwłaszcza dziewczynki, córki. Takiego małego jorczka mieliśmy, który został pogryziony przez dużego psa. Bo ten jorczek w ogóle jest tak pozytywny, że on do każdego zwierzątka podbiega, żeby się z nim pobawić. I pomimo tego, pół roku później znowu go pies dziabnął po głowie, ponieważ znowu podbiegł, bo on nie ma instynktu samozachowawczego takiego, że ktoś może być agresorem dla niego. Zwierzęta dzikie, wychowane w lesie czy w ogóle, prawda, one mają ten instynkt. A zwierzęta w ogóle domowe, które nigdy nie zeznały krzywdy, bólu, tego instynktu nie mają. I my tak naprawdę tego instynktu nie mamy, ponieważ nie przeżyliśmy wojny, może to najstarsze pokolenie pamięta. I nie bierzemy pod uwagę, że są złoczyńcy, którzy są w stanie zrobić gigantyczną katastrofę tylko dla własnego ego i być może psychicznych po prostu problemów własnych. Więc to jest też moje marzenie, żebyśmy w spokojnym kraju żyli, w ogóle żeby nic się nie wydarzyło, bo to nam burzy w ogóle wtedy stabilizację, spokój w ogóle wszystkich bez względu na to, czy są miliarderami, czy tylko milionerami, czego wszystkim tutaj obecnym życzę. Thank you.
To jeszcze ostatnie pytanie, jeżeli jest, i potem będę miał do Państwa prywatę. To już prywata, panie to prezesie. Już możemy przejść do prywaty. O, tu jest, pan tu cały czas rękę podnosi, dajmy szansę. Proszę mówić. A to podstawiony jakiś kolega pana. Nie, właśnie nie jest. Kompletnie. Uśmiecha się w ogóle, to znaczy, że lubi to, co mówimy. Dzień dobry, Marcin z Ostrołęki. Nie, no nie będę mówił na temat elektrowni. Elektrowni, okej. Okay. Mam takie dosyć prywatne pytanie. Warren Buffett ma swoje powiedzenia, sentencje. Marcin Iwódź ma swoje powiedzenia, sentencje. A pan prezes Zbigniew Jakubas? Wie pan co, tą sentencję powiedziałem już w tym wywiadzie u pana Marcina. Zastanów się, co po sobie zostawiasz. Czyli funkcjonuj w życiu w taki sposób, że oczywiście zawsze będziesz miał wrogów, zawsze będziesz miał przeciwników. Każdy z nas ma, ja też ich mam, zasłużonych czy niezasłużonych według mnie, ale każdy ma prawo do ceny. Natomiast zastanów się, jak żyjesz, jak przeżywasz życie, żebyś go nie zmarnował, żebyś po sobie coś zostawił. Czy jesteś nauczycielem, lekarzem po prostu, czy biznesmenem, czy sprzątaczką. Jeżeli robisz ten swój zawód dobrze, to będziesz doceniony w ogóle. I to jest takie moje motto, żyj tak, żebyś na końcu ścieżki mógł powiedzieć, okej, godnie przeżyłem, wychowałem dzieci, nie wiem, miałem fajną rodzinę, miałem fajną pracę, osiągnąłem sukces i jestem z tego w ogóle zadowolony. Super przesłanie, brawo. To czas na tą pańską prywatę. To teraz mam prywatę. Tak jak wspomniałem, moja córka drugą płytę wyda, mam nadzieję, za miesiąc. Natomiast klipy się pojawią chyba już w przyszłym tygodniu. Nazywa się tak samo jak ja, Joanna Jakubas. Poklikajcie sobie tam, po prostu posłuchajcie, co ona śpiewa. Ponieważ jesteście taką społecznością otwartą w ogóle, zresztą to, co powiedziałem na początku, bardzo was za to cenię. Musimy sobie wszyscy nawzajem pomagać, a ja Marcinowi obiecuję, że jak mnie zaprosisz, jeżeli mnie zaprosisz to będę żył, to przyjdę na kolejne spotkanie z państwem po prostu i podzielę się nowymi newsami w ogóle i nowymi moimi spostrzeżeniami. To ja obiecuję, że jeśli będzie pan żył, to na pewno zaproszę, a ponieważ nie mam wątpliwości, że to będzie trwało jeszcze bardzo długo, to liczę na to, że takich spotkań przed nami jeszcze wiele. Dziękujemy bardzo, panie prezesie. Pani, to Zbigniew Jakuba specjalnie dla nas. Kochani, a ja chciałam dodać, że ja znam takie powiedzenie pana Jakubasa, które bardzo lubię i które bardzo często przytaczał. Jak kto razem, ma akcję, ten ma rację? No właśnie, kto ma akcję, ten ma rację. Ostatecznie. To jeszcze jedno powiedzenie moje, to już jest taką ikoną. Analiza wsteczna, zawsze skuteczna. To słuchajcie, to jest moje powiedzenie, bo czy na giełdzie, czy w inwestowaniu na walutach, czy na jakichkolwiek innych instrumentach, zawsze z perspektywy czasu, zawsze mogliśmy zrobić lepszą inwestycję. Lepiej trafić w dołek czy w górkę. Nigdy nie trafi się w sam szczyt, ani na dole, ani na górze. Także po prostu tym się też nigdy nie przejmujcie, bo człowiek by zwariował po prostu. Jak jest na plusie, to już jest okej, w ogóle z tego się cieszmy. Także analiza wsteczna, zawsze skuteczna. Kochani, natomiast były tutaj pytania o to, jak prezes sobie radzi ze stresem, jak sobie zarządza czasem. Powiem wam, że to jest akurat osoba, która uwielbia to, co robi i by dopłacił, żeby dalej to robić. Nawet gdyby ktoś mu zabrał to biznesem, by dopłacił, żeby to robić. Zdarzyło mi się kiedyś jechać z prezesem windą na jakieś spotkanie i między piętrem pierwszym a czwartym zdążył ubić biznes. Ja tak wyszłam i mówię, o kurczę, nie? Więc tak, takie były różne historie. Ja bardzo dziękuję za to, że pan się z tą wiedzą podzielił, bo dzielenie się wiedzą ma miejsce wtedy, kiedy komuś naprawdę zależy, żeby ktoś, kto tego słucha, faktycznie skorzystał z tej wiedzy i za tę życzliwość i za to, że zawsze można na pana liczyć. Także dziękuję serdecznie. Bardzo dziękuję. Słuchajcie, pani Kasia jest tego przykładem, bośmy 10 lat temu zaczęli współpracę i cały czas się lubimy, współpracujemy, chociaż czasami mi za skórę zachodziła jako szefowa finansów. A to w drugą stronę też działało. W drugą stronę też działało, dokładnie. Wszystkiego dobrego.
Natomiast jeszcze powiem tylko jedną rzecz. Ja zawsze staram się być fair wobec tego, co mówię i zawsze mówię prawdę. To są moje uczucia, to jest moja wiedza, to są moje doświadczenia. Nigdy nie zakłamuję w ogóle rzeczywistości. Po prostu nawet jak ta prawda jest czasami brutalna, w ogóle to jest to lepsze zawsze jak takie lukrowane kłamstwo. Także zawsze na mnie możecie liczyć. Gdybyście mieli pytania, to mam do was tutaj prośbę. Wysyłajcie do pana Marcina. Ja będę na nie odpowiadał w ogóle, także będzie miał więcej pracy w ogóle. Dziękuję bardzo za miłe spotkanie i bardzo państwu dziękuję. W tej drugiej części będziemy celebrować bardzo mocno wasze sukcesy. I też pozastanawiamy się, co będziemy robić dalej. Do tej pory dużo działo się tutaj na scenie z naszym udziałem, ale no to jest społeczność i ciągle mówimy o tym, że jesteśmy tym grupowym mózgiem, gdzie siła to są te neurony i połączenia między nimi i właśnie na to chcemy, słuchajcie, rzucić teraz soczewkę. I chciałbym po pierwsze bardzo jeszcze raz podziękować wam za to, ile wy tworzycie na tej społeczności, bo to jest magia. To jest tak, że od kiedy w ogóle się pojawili Finkraftersi, to takim nawykiem stało się poranne, no już teraz, już nawet nie pamiętam, co ja robiłem przed lutym na telefonie, jak wstałem, a teraz jest codziennie taka circle i finkrafterska prasóweczka to wjeżdża na śniadanko, a potem od progu w biurze, tak jak mówię, to jest, nie wiem, przynajmniej raz w tygodniu, i już są krzyki, ej Marcin, a widziałeś ten post, albo Kasia, a widziałaś, co tam ktoś skomentował. Niesamowitą po prostu energię wnosicie i ta treść, którą tworzycie, wszyscy, i to się też pojawiało, słuchajcie, teraz w podsumowaniach, że och, ale byłoby szkoda nie móc przeczytać tych postów. I bardzo wam za to chcemy, słuchajcie, podziękować. I w ramach tych podziękowań postanowiliśmy zrobić finkrafterską galę nagród. A tę galę poprowadzą dla was w oscarowym stylu z 19-letnim stażem małżeńskim państwo Katarzyna i Marcin Iwos. To potrwa, na takich obcasach teraz będziemy iść. Minuta dla fotoreporterów. Możemy się pościgać, czy ja prędzej w tych obcasach, czy Marcin. Kto pierwszy odpadnie, może bardziej długodystansowo. Bo w krótkim to myślę, że ty byłbyś pierwszy. A to podobno ja słynę z takich żartów u nas w zespole, tak? Mówili mi, Marcin, nie opowiadaj żartów, prosimy. Kochani, zanim przejdę do małych dowodów uznania dla tych spośród was, którzy wyróżnili się swoją aktywnością, na początku chciałam pogratulować wam po prostu wszystkim, bo jesteście naprawdę wspaniali. Mamy nadzieję, że każdy z was może sobie powiedzieć po jednej ścieżce, po dwóch czasem, że coś udało się faktycznie pozytywnego we własnych finansach zrobić. Teraz jak słyszę po jednej ścieżce, coś się udało, słuchajcie, to też mam skojarzenia. I słuchajcie, brawka dla was, naprawdę brawka dla was, bo jesteście super. A teraz pora na 7 wspaniałych rzemieślników, którzy niekiedy dodawali sił i inspiracji, a czasami po prostu odganiali wrogie dla finansowego rozwoju wymówki, motywując innych do działania. Nasza pierwsza kategoria to jubiler wiedzy. Kochani, co się kryje pod tą kategorią? Finkraftersowy jubiler jest inicjatorem merytorycznych dyskusji. To człowiek, który przynosi kamyczki wiedzy ze swojego warsztatu, a później je szlifuje wspólnie z innymi, aby mogły się stać żywym złotem. Od czasu do czasu przykłada również rękę do szlifu tego, co inni przynieśli, zadając trafne pytania i dzieląc się własnymi doświadczeniami, by w efekcie pomóc im dojść do sedna. A wszystko z inteligentnym poczuciem humoru i smykałką do wyliczeń, co wybrzmiało ostatnio, kiedy odniósł się do pechowej trzynastki i pokazał, że wiara w comiesięcznego pecha
może nam zabrać 3% czasu z całego życia. Ten Finkrafter stworzył dla was dodatkowe materiały i zostawiał pomocne komentarze i zapraszamy teraz na scenę Maćka Gubałę! Prosimy o wielkiego speecha. Myślałem, że nie będę pierwszy. Zobaczę, co inni mówią. O, wow, dziękuję bardzo. Proszę, korzystajcie do woli. Cóż mogę powiedzieć? Emocje? Chyba takich doświadczyłem ostatnio, jak wychodziłem tuż... Przed meczem koszykówki w liceum, tak. To targa, jakby cała paleta pozytywnych emocji. Coś może, co Iga pisałaś ostatnio w poście o wakacjach, tak? Myślę, że taką radość czuję właśnie zaglądając do Finkraftersów codziennie, czytając fajne komentarze, samemu też mogąc się gdzieś udzielać. A powiem wam, że jeszcze w lutym się zastanawiałem, czy dołączyć, czy dam radę czasowo i tak dalej. I wtedy moja żona mi powiedziała, że kurczę, od 2 lat szukasz miejsca, w którym będziesz mógł pogadać z innymi o finansach. No i jakby przyznałem jej rację. Od razu poszedłem i kupiłem na rok. Więc zostaję tutaj co najmniej jeszcze pół roku, a myślę, że i dużo dłużej. Co mogę więcej powiedzieć? Na początku myślałem, że będę robił lekcje i może ze 2 pytania zadam i to będzie tyle. Szybko zmieniłem zdanie, zacząłem być bardziej aktywny i polecam to każdemu z was, bo zostawiając tam część siebie, odpowiadając na pytania, gdy wiecie, pytając, gdy nie wiecie, budujemy super społeczność. Naprawdę dzieje się magia. Ja w lutym nie spodziewałem się, że dzisiaj będę stał tutaj i to będzie tak wyglądało. Rewelacja. Do Marcina może powiem, jak przeczytałem Fortece 2 lata temu, to zastanawiałem się nad napisaniem maila do ciebie, ale zawsze coś mnie odciągało. A dzisiaj tak sobie myślałem, że jakbym tego maila wtedy pisał, to bym go zaczął po prostu cześć Marcin. Pół roku temu, po spektakularnych transferach, jakie się dokonały w teamie FBO, pewnie bym zaczął cześć teamie FBO, tak? Teraz mam wrażenie, że powinienem zacząć cześć Dream Teamie i cześć wspaniała, naprawdę grupo rosnąca, grupo pozytywnie nakręconych ultrasów. Dawajmy im energii, bo jak oni będą mieli energię, to my będziemy mieli z tego super materiały, super przygodę życia tak naprawdę. Tyle. Fajnie. Dzięki. Jubiler wiedzy. Dziękujemy, Maćku. A wyszykujcie przemówienia, bo nikt nie zna czasu ani godziny. A trudno się przemawia. Kasia. Kochani, dziękujemy jeszcze raz Maćkowi, a teraz przechodzimy do drugiej kategorii. Druga kategoria nazywa się wydobywca kluczowej wskazówki. Słuchajcie, na każdej ścieżce był taki post, który po prostu pozamiatał system, bo zdobył najwięcej waszych komentarzy, lajków, najwięcej było waszych reakcji. Na ścieżce podstawowej była to przejmująca historia o zwiększaniu dochodów. O tym, jak pewien człowiek z tak naprawdę mało przydatnych na rynku pracy umiejętności badania jakichś nietypowych kultur gdzieś tam na dalekiej Syberii zdobył bardzo pożyteczne kwalifikacje i uczy nas tej drogi sukcesu. Napisał taki piękny post o tym właśnie, jak sobie radzić z własną karierą, jak sobie to poprowadzić. No, i pisał czytało tak. Się to jak świetną powieść przygodową. Tak. Zwrot i pisał akcji. Tak. Mam nadzieję, że kilkoro z was udało mi się tym postem zainspirować i dodać wiary, nawet w sytuacjach, które mogłyby wydawać się naprawdę beznadziejne. I to się stało. Kochani, na ścieżce podstawowej wydobywcą tej kluczowej wskazówki jest... Piotr Wójcik!
Szok i niedowierzanie. Dziękuję wielkie za docenienie, za uznanie. Całemu teamowi FBO, Marcinowi, Kasi za stworzenie tej społeczności. Faktycznie była to półroczna wspaniała przygoda. Ja też na rok mam subskrypcję, także jeszcze się ze mną pokręcicie, albo ja z wami. I bardzo ciekaw jestem tego, co będzie w kolejnym semestrze. To, co chciałem powiedzieć, to bardzo się cieszę, że tak wiele osób udało mi się zainspirować tą moją opowieścią, historią, nie wiem, jakimś takim nastawieniem do kroczenia tą karierą zawodową, nawet od poziomów niskich do normalnych, tak? Bo ja też nie ukrywam, że nie jestem jakimś, nie wiem, kosmitą, po prostu robię swoje z pozytywnym nastawieniem. I to, co chciałem właśnie wam przekazać, to jest to nastawienie, że tak naprawdę robienie rzeczy, robienie swojej roboty tu i teraz, ale z pozytywnym nastawieniem, z otwartą głową i z jakimś planem na samego siebie, po prostu potrafi w długiej perspektywie przynosić fajne sukcesy. To, co wczoraj wydawało nam się niemożliwe, dzisiaj wydaje się naturalną konsekwencją rzeczy, które już wiemy, potrafimy, zrobiliśmy. Tyle, nie przedłużam. Dzięki wielkie. Dziękujemy ci bardzo. Pani Piotr Wójcik, brawo! Ale nie tylko na ścieżce podstawowej można było znaleźć takie perełki. Był sobie taki post. Obligacje skarbowe indywidualne, krok po kroku, moja droga. No nie tylko post, który bazował na doświadczeniu, ale też zawierał przydatne linki i taki opis procesu krok po kroku, że każdy mógł łatwo przeprowadzić własne testy w tej materii. Nasz rzemieślnik też napisał na koniec swojego posta: mam nadzieję, że zainteresowałem odrobinę i rozjaśniłem proces. No, ja myślę, że po fali komentarzy, które otrzymał, nie ma co do tego żadnych wątpliwości i na ścieżce inwestycyjnej wydobywcą kluczowej inwestwskazówki jest... Hubert Łazarzy! Dzięki. No, przyznam szczerze, że nie spodziewałem się i nie jestem, nie czuję się specjalnie zasłużony w tym zakresie, ale chciałem trzy słowa powiedzieć o tym, jak widzę tą społeczność i jest ona dla mnie niesamowitym motorem napędowym i takim elementem, który sprawia, że chce się działać, tak? Bo guru internetowych, do spraw inwestycji w szczególności, są dziesiątki, setki, jak pewnie byśmy pogrzebali, to się okaże, że i dziesiątki tysięcy. Natomiast ta ekipa tutaj to są pierwsi ludzie, którzy sprawili, że ja miałem wrażenie, że oni mówią szczerze, że są otwarci, grają w otwarte karty, nie próbują, nie mają tu jakiejś ukrytej agendy, nie chcą nas wszystkich napuścić na konkretny produkt funduszu inwestycyjnego albo na coś takiego, tylko szczerze przekazują nam to, w co wierzą. Jest to takie poczucie misji, a ponieważ ja sam w sobie mam tą ogromną wadę, że żyję i pracuję z poczucia misji, to rozumiem ich ból i mam nadzieję, że... Służba zdrowia. Tak. Mam nadzieję, że tutaj jakby robiąc to, co robię, gdzieś pomagam, a jednocześnie inspirując, inaczej, będąc zainspirowanym przez nich, pomogę wam również też otworzyć się, zadawać te pytania, a jednocześnie wierzyć, że można tą odpowiedź łatwo i w przyjazny sposób dostać. Tak więc jeszcze raz bardzo dziękuję i zachęcam. Piszcie, niech ta społeczność żyje. To jest super sprawa, niesamowita. Bardzo dziękuję. Hubert, dziękujemy Łazarczyk. Ci bardzo, Hubercie. Słuchajcie, wiemy jednak, że w kwestii pieniędzy i zarządzaniu nimi chodzi nie tylko o konkret. Świat finansowy, a szczególnie brak harmonii pomiędzy przychodami, wydatkami, oszczędnościami może wywołać duże emocje, które czasem blokują przed skutecznym działaniem. W takich chwilach potrzeba nam kogoś, kto nas wysłucha, pozwoli złapać oddech
Więc postanowiliśmy wyróżnić osobę, której komentarze emanują wybitną wrażliwością i empatią. A zatem w kategorii animator, animatorka empatycznej dyskusji chcielibyśmy wyróżnić Igę Maluszyc. Dziękuję bardzo. Nie wiem w ogóle, co powiedzieć. Jest to dla mnie straszny wielki stres stać tutaj przed wami. Wiecie o tym, jeżeli ktoś czyta moje wpisy, to wie, że naprawdę to jest zdecydowanie nie jest to moja strefa komfortu stać tutaj. Ale mimo wszystko jestem bardzo wdzięczna za wasze komentarze, bo też wspieracie mnie zawsze dobrym słowem. I tak samo bardzo dziękuję całej ekipie, Marcinowi, Kasi, Maćkowi, całej ekipie FBO. I no, nie przypuszczałam przecież, że tutaj będę stać, że to tak się skończy, ale miałam naprawdę przed zapisaniem się do Twincraftersów takie przeczucie, że nie będę żałować, że to jest to, czego naprawdę potrzebuję i w czym się odnajdę, także naprawdę jest super i dziękuję jeszcze raz. Brawa dla Igi! Chociaż takie niesamowite rzeczy się dzieją, jakie transformacje i jaka ewolucja odwagi. Ale Iga wspomniała o dyskusji, więc skoro o tym mowa, to kolejna kategoria to także będzie dotyczyła dyskusji. Słuchajcie, chcielibyśmy wyróżnić dwie osoby, które według statystyk komentowały w tym sezonie najwięcej. My nie mamy negatywnych komentarzy, nie wiem, czy zauważyliście to, tak? Jest kultura dyskusji. I nazwaliśmy tę kategorię tkacz lub tkaczka dyskusji. Dlaczego w ten sposób? No bo pracują z wątkami. Widzicie, mamy bardzo kreatywny zespół marketingu. To są nasi Fincraftersowi, specjaliści od dobrej rozmowy. I zaczniemy od osoby, która swoimi komentarzami codziennie rozgrzewa ścieżkę inwestycyjną. I naszą tkaczką dyskusji jest Anna Brożyna, którą nie prosimy cię o jakiś komentarz. Aniu, możesz podziękować mężowi, dzieciom, wszystkim, mamie. Mężowi, koleżanki. Marcin. No tak, proszę cię bardzo. Aniu. To dla mnie straszny stres, bo nie spodziewałam się, że tak dużo piszę. A ja zupełnie jestem osobą, która lubi przemawiać, która lubi być na świeczniku, więc no, to jestem totalnie zszokowana. Ale jak już jestem, to powiem parę słów, bo w styczniu tego roku nie miałam pojęcia, kto to jest Marcin Iwić, co to jest FBO. Nikogo z ekipy, nikogo z was, nikogo kompletnie nie kojarzyłam. I nie miałam pojęcia, co to jest IKE, IGZE, obligacje indeksowane, co to są ETF-y, nic, zero. I teraz jak właśnie patrzę tak z perspektywy tych kilku miesięcy, to dopiero sobie uświadamiam, jak długą drogę przeszłam,
Jednocześnie w ogóle tego nie czuję. Znaczy, w sensie to nie bolało, to... To było takie łatwe, takie przyjemne, tak po prostu się wpłynęło. Więc tak, to jest takie właśnie niesamowite miejsce, gdzie można się tyle nauczyć, w ogóle tego nie czując. I nagle czuć się po prostu coraz pewniej, swobodniej w finansach, które jeszcze niedawno wydawały się dla mnie czymś totalnie odległym. Więc dziękuję, po prostu dziękuję. I wam wszystkim za taką miłą atmosferę i wam, zwłaszcza właśnie Kasiu, Marcinie, Maćku, nie wiem, gdzie jest Maciek, gdzieś tam przepadło. Drzemkę ucina. Liczy etety. Za przedstawianie tych wszystkich treści w taki sposób właśnie, który po prostu, no, tak wsiąka. Dziękuję. Dziękuję brawo, wam wszystkim. Brawa, wielkie Ani brawa bardzo. Dla Ani. Ani. Bardzo serdecznie dziękujemy. Super. Kochani, ale tkają również na ścieżce podstawowej. Jest pewien tkacz, który sam o sobie pisze, zwykły chłopak lubiący spełniać swoje marzenia z dzieciństwa. I jak widać z platformy ThinkCrafters podczas ich spełniania wysyła mnóstwo pozytywnej energii innym. Jest otwarty zarówno na rozmowę motywującą do działania, na przykład motywuje do tego, żeby wypełniać budżety, jak i do optymizmu o szerszym znaczeniu, bo sam pisze, że warto znaleźć swój idealny poranek i go sobie zapewnić. Wiecie już, o kim mowa? Zapraszamy na scenę Korneliusza Bzymka! Dobry. Zacznę od tych marzeń, bo o tym chciałem też opowiedzieć, więc dziękuję za to wprowadzenie. Zawsze miałem takie marzenie, żeby odebrać jakąś nagrodę na wielkiej gali. To nie jest wymyślona historia. Szkoda, że nie ma czerwonego dywanu, ale też jest fajnie. Ale jest czerwona kotara tutaj z tyłu. O. Nie wiem, czy mi dobrze na czerwonym. Też nie byliśmy pewni, dlatego mama nie ma zawsze dywanu. Mówiła, że granatowy, no ale... Także bardzo dziękuję i ponieważ to jest moje marzenie od dawna, żeby odebrać jakąś nagrodę, więc tych pomysłów, co powiedzieć, jest bardzo wiele, ale z tego, co kojarzę, mamy czas do 20, więc chyba damy radę. Chciałbym się odnieść do słowa, które powiedział Hubert, które powiedział kilkukrotnie i to słowo to szczerze. Zanim tutaj przyjechałem dzisiaj, przeczytałem jeszcze raz swój opis i trochę z jednej strony bawi mnie słowo szczerze, bo czasami jak kogoś, nie wiem czy się z tym spotkaliście, podejrzewam, że tak, zadajecie komuś pytanie, on odpowiada szczerze i zastanawiam się, co wtedy trzeba odpowiedzieć. Czy ten ktoś liczy, że powiemy, że nie i wtedy on może powiedzieć, co chce, czy co się dzieje, co się kryje pod tym pytaniem. Ale sam przedstawiając siebie też użyłem tego pytania. I mówię o tym słowie dlatego, że na tyle dobrze się czuję w tej społeczności, że nie bałem się tego, żeby pisać szczerze. I pisałem o rzeczach, które są mi bliskie, o których nie powiedziałbym obcym osobom, a nie oszukujmy się, jeszcze na początku marca wielu z was było dla mnie obcymi osobami. Więc ta szczerość jest dla mnie mega ważna. Ale też słowo dziękuję jest dla mnie kluczowe i łącząc te dwa słowa szczerze chciałbym podziękować i podzieliłbym, stworzył takie trzy grupy albo nie wiem czy grupy, no ale to swoje podziękowania podzielił na trzy etapy. Po pierwsze chciałbym podziękować, właściwie to marząc o odbieraniu nagrody to tacie jako swojemu pierwszemu trenerowi, ale mówiąc nieco poważniej to swojej dziewczynie. Myślę, że mega ważne jest to jakimi ludźmi się otaczamy i bardzo w to wierzę. Jeszcze w lutym długo się zastanawiałem, czy skorzystać z tej okazji i dołączyć do ThinkCraftersów. I moja dziewczyna pewnego dnia spytała się mnie, czy dołączę, czy nie. Więc powiedziałem, że nie wiem. Na co ona powiedziała, przecież w ciągu 30 dni możesz zrezygnować. Więc jak ci się nie spodoba, to po prostu wycofasz kasę i tyle. I mówiąc szczerze, takie było moje podejście. Myślałem, że zaangażuję się na 10%, o których też na platformie wspominałem i że wycofam swoje pieniądze, zanim minie 30 dni. To nie jest tak, że zapomniałem o tym. Minęło 30 dni i po prostu już trudno, przepadło.
pamiętałem, ale świadomie się nie wycofałem, więc jestem wdzięczny mojej dziewczynie. Może w taki niecodzienny czy dziwny sposób, ale zmotywowała mnie, żeby dołączyć do tej grupy. Po drugie, chciałbym podziękować wam. Podziękować wam za to, że tworzymy taką społeczność, do której chcę wracać, w której chce mi się pisać, w której niestety zgadzam się z tym, co mówi Maciek Pielok i też rano zaglądam w telefon, chociażbym tego nie chciał, bo wolałbym ten idealny poranek mieć taki, w którym nie zaglądam do telefonu, ale patrzę w niego i czytam wasze posty i komentarze, ale cieszę się, że tworzymy taką społeczność, do której chcę się wracać. I po trzecie chciałbym podziękować, nie chciałbym, dziękuję ekipie FBO za cztery rzeczy. Po pierwsze za to, że wpadli na taki, nazwałbym to szalony pomysł stworzenia takiej społeczności, platformy, systemu szkoleniowego, nie wiem, czy to dobre słowo. Po drugie na to, że pewnie pomimo wielu przeciwności i tego, że no były na drodze jakieś problemy, to jednak ktoś powiedział screw it, let's do it. Po trzecie za to, że robicie to świetnie i no idzie wam bardzo dobrze i trzymam z was kciuki, żebyście dalej szli w tym kierunku. A po czwarte za to, ja jestem ze świata badań i całe swoje dotychczasowe życie pracowałem w agencji badawczej i trochę denerwuje mnie, jak czytam co roku to, że jesteśmy pod wrażeniem tego i zaskoczeni, jak bardzo brakuje nam edukacji finansowej, jak wiele nie wiemy, jak boimy się, jak nie potrafimy oszczędzać, jak boimy się inwestować i tak dalej, i tak dalej. Więc dziękuję wam za to, że nie tylko wiecie, co trzeba robić, ale po prostu to robicie, a nie mówicie o tym, że należałoby i warto się zająć edukacją, tylko faktycznie edukujecie. Tyle ode mnie. Dziękuję jeszcze raz. Brawo, dziękujemy ci, Korneliusz, bardzo. Ale widać było, że Korneliusz już od lat przygotowywał się do odbioru jakiejś nagrody. Kochani, ostatni w kolejności tytuł, ostatnie wyróżnienie, ale równie ważne, co inne te nasze mistrzowskie tytuły, jak na rzemieślników przystało. I trochę związany z działaniami na rzecz architektury relacji społeczności. Wybraliśmy osobę, która sama o sobie pisze, że buduje miasto. I doceniając fakt, że u nas inicjuje też kontakty na żywo, wspierając budowę społeczności Fincrafters poza ramami tego naszego wirtualnego świata, to przyznajemy jej tytuł mistrzyni dobrych relacji. Justyna Suchanek. Kurczę, jak ostatnie miejsce, ale jakie zaszczytne, znaczy w sensie ostatnie na scenie. W każdym razie ja tu jestem, bo bardzo chciałabym w końcu stand-up z chłopakami zrobić, albo może kabaret, to by było bliżej. Ale przede wszystkim chciałam też, nie powiem, że dołączyć się do podziękowań. Rzadko się stresuję chyba, a wystąpieniami wydawało mi się, że w ogóle, aż do dzisiaj. I samo to, jak słuchałam was wcześniej i tych nagrodzonych, i tych, którzy mieli okazję ze mną porozmawiać w sumie na dwóch spotkaniach i dzisiaj, to muszę powiedzieć, że jestem wzruszona, że jestem w tej społeczności i mówiąc wzruszona, mam na myśli naprawdę wzruszona. I jak 2 lata temu kupowałam finansową fortecę nieznajomego mężczyzny tutaj stojącego na scenie jeszcze wtedy, potem zafascynowałam się podcastami i tak naprawdę mówię, on w miarę mądrze gada. Więc jak tylko zobaczyłam, że otwiera się sezon Fincraftersów, to chciałam tam być. Nie tylko dlatego, żeby się czegoś nauczyć, chociaż też, ale dlatego, że czułam intuicyjnie, że po prostu to są dobrzy ludzie. I potwierdzam to całym swoim sercem i całą swoją mocą, że to faktycznie są dobrzy ludzie. I muszę powiedzieć, że 14 kwietnia dołączyłam na spotkanie w Gdańsku i nie pamiętam, kiedy ostatnio podjęłam taką dobrą decyzję inwestycyjną.
Mam nadzieję, że same takie dobre będą towarzyszyły mi w życiu. Mogę z dużą dozą odpowiedzialności powiedzieć, że po tym spotkaniu 14 kwietnia w moim życiu zmieniło się bardzo dużo. I to właśnie dzięki wam i dzięki społeczności i też dzięki pojedynczym osobom, które zrobiły dla mnie coś więcej i dzięki którym teraz tu jestem i mam ochotę z wami być nie tylko ten rok, ale też kolejne. Będę takim człowiekiem, który nigdy nie ukończy kursu, więc mam nadzieję, że co roku będziecie przewidywać dla takich ludzi tak kolejną ścieżkę. Na takie liczymy. Tak, i muszę powiedzieć, że śni mi się Kasi. Teraz powinniście wiedzieć, jakie są wasze przekonania a propos pieniędzy, jaka jest wasza wartość netto i cały czas jestem i chcę być tutaj i chcę być z wami. Dziękuję. Brawo. Dziękujemy ci bardzo. Zostawiłaś maskarę? Oskara, a nie maskarę. Kochani, poznaliśmy 7 wspaniałych rzemieślników. Jeszcze raz brawka zbiorowe dla nich. A teraz coś zupełnie, co jest niezaplanowane. Kasia powiedziała, że Justyna zapomniała Oskara. Oskar, tak nazywał się chłopak Kasi, którego wtedy jeszcze miała, kiedy ją poznawałem, więc tak mi się jakoś skojarzyło. Ale słuchajcie, jest prawda? No, słuchajcie, no, w Pinkraftersach wszystko mówimy szczerze. Ale ponieważ pytaliśmy was w ankiecie, kiedy zrobić to wydarzenie i wybraliście dzień 24 czerwca, który jest moją 19. rocznicą ślubu z tą oto tutaj niesamowitą kobietą, która stoi obok, więc chciałem poprosić teraz moje córki jeszcze, żeby mi pomogły. Kochani, to są na pewno większe życzenia niż dostaliśmy na naszym nawet weselu. Na to dziękujemy wam bardzo. I to myślę, że to 100 lat to jest również dla was. A ja już nic nie mówię, tylko oddam głos Maćkowi, bo się rozpłaczę. Ale wy zostańcie. My robimy... No, oczywiście, miało być o społeczności, soczewka na nas. I co, Marcin wykorzystał scenę do czego? Pan prezes mi pokazał, jak ważna jest ta prywata w takich sytuacjach. I ja uważam, że to jest kolejna ważna lekcja. Kochani, a ja pamiętając o tym, którzy dopiero będą nas oglądać, chciałbym, żebyśmy dali im tą próbkę energii. I jeżeli moglibyście, specjalnie pana Jędrzeja zaprosiłem na stronę, jeżeli moglibyście pomachać do tych, którzy nas będą oglądać i powiedzieć na 3-4, jak my się nazywamy, Pinkrafters. 3-4! Dziękuję wam bardzo. Ja chciałem bardzo, bardzo serdecznie podziękować, bo dzisiaj dużo niesamowitych słów wpadło tutaj pod adresem Kasi, pod adresem moim, pod adresem Maćka. Ale wiecie już, że kiedyś miałem takie marzenie, żeby zostać takim lekarzem od finansów. Tak? Że skoro nie skończyłem tej medycyny, tylko poszedłem na ekonomię, to będę takim najlepszym lekarzem od finansów. Ale jak wypisałem sobie tę misję, że cudownie byłoby, żeby w każdym gospodarstwie domowym w Polsce była chociaż jedna osoba, która wie, jak dbać o finanse, i to jest aż 15 milionów mniej więcej, no to stwierdziłem, że nie da się zrobić tego w pojedynkę, to musi być cała klinika, a klinika to znaczy, że to musi być super, super zespół. Więc chciałem bardzo gorąco jeszcze zaprosić tutaj do nas
z reżyserki, Andrzejka, naszego kochanego, Elizę, Anię, żeby tutaj do mnie dołączyła. Agnieszkę. Marta, tu jest Marta, Beata. Chodźcie tutaj wszyscy. Każdy, kto ma umowę ze mną podpisaną. Każdy, kto dostaje przelewy z naszej firmy, a ktoś tak bardzo Marta, stara. Beata. Idą, słuchajcie, mają daleko, bo to jest tam z reżyserki samej, na samej górze. Tak. Słuchajcie, naprawdę warto poczytać tego Raya Dalio, o którego wzorze dzisiaj wam mówiłem, bo on miał też takie fajne zdanie, że warto zrobić, połączyć meaningful work with meaningful relationships, nie? Kochani, na przykład tutaj mieliśmy taką perełkę, która gdzieś tam sobie Agnieszka, siedziała. Gdzie jest Agnieszka Kowalska? A, Agnieszka już pojechała, tak, dobra. Mieliśmy taką perełkę, która sobie siedziała z tyłu i coś tam pisała. I tak ją przed Fincraftersami zachęcaliśmy, mówimy tak, na próbę cię wpiszemy na jedną lekcję. Tak spróbujesz. No mówi, nie, broń Boże. I mieliśmy tego typu dyskusję. Mówimy, Aniu, raz spróbujesz, zrobisz szpagat, najwyżej coś sobie naciągniesz. No i to po prostu sobie później wyleczysz, najwyżej drugi raz tego szpagatu nie zrobisz. Ale okazało się, słuchajcie, że mamy takie zwierzę sceniczne, że jak występowała z chłopakami, czasem ja je słuchałam i mówię, Boże, ta Ania ich rozniesie. Dajcie brawa dla Ani. Także dzięki wam, kochani, odgrzebaliśmy taką perełeczkę. Mamy Elizę. I mamy Andrzeja, który po prostu bez nich to w ogóle nic by nie działało, słuchajcie, nie byłoby w co kliknąć w ogóle. Tak, cały nasz support techniczny. Słuchajcie, ale Agnieszka, która cudownie wszystkim koordynuje, już musiała pojechać, bo ma dzisiaj 30-lecie swojej klasy maturalnej. 25, no proszę cię bardzo. Oni mi powiedzieli, że to 30-lecie, dobrze. Ale dzisiaj jest też bardzo szczególny dzień, bo mamy, słuchajcie, nie wiem, czy pamiętacie, zapowiadaliśmy na początku tego sezonu, że dwie nowe osoby dołączą do naszej ekipy i właśnie teraz rozpoczynają. To jest tutaj Beata i Marta. I będzie nas więcej, już o tym wiem, ale to wszystko to jest dzięki temu, że jesteście wy z nami. I słuchajcie, my we wrześniu zrobimy taką kampanię informacyjną, gdzie będziemy oczywiście zapraszali do naszej społeczności kolejne osoby, bo zależy nam na tym, że wiecie, jeżeli ile nas tutaj jest, no, tyle mózgu, może coś wymyśleć, tak? A kiedy jest nas 2700 osób, to zobaczcie, ile wspaniałych pomysłów, historii i rzeczy się wydarzyło, to co będzie, jak to wszystko pójdzie dalej. I wytrzymajcie za nas kciuki, żeby starczyło nam energii, a my trzymamy z całej siły kciuki za was, żebyście nieśli dalej to przesłanie Fincrafters, z tego, że warto mieć zdrowe podejście do życia, zdrowe podejście do pieniędzy i po prostu na swoich warunkach i we własnym tempie tak zarządzać swoimi pieniędzmi, żeby pomogły nam one w realizacji tych marzeń i pasji. Także bardzo serdecznie wam dziękujemy za dzisiejszą część oficjalną. Mamy po prostu ogromną nadzieję, że ten 24 czerwca będzie wam już się kojarzyć nie tylko z rodzinami Messiego, nie tylko z założeniem Alfa Romeo, nie tylko ze świętem Inków starożytnym, ale to wszystko prawda, ale przede wszystkim z zakończeniem pierwszego sezonu Fincraftersów, bo słuchajcie, oficjalnie w tym momencie pierwszy sezon wiosna 2023 Fincrafters uznajemy za zakończony! Słuchajcie, we foyer. Dzięki.